Czy my możemy na co dzień zadbać o siebie? Czy możemy zadbać o odporność naszych najbliższych? Czy możemy poznać, czego nasz organizm potrzebuje i czy jesteśmy w stanie dogodzić mu? Mam nadzieję, że powie nam na te pytania pan Marek Zaręba, dietoterapeuta, specjalista medycyny detoksykacyjnej i komórkowej, doradca medycyny naturalnej świętej Hildegardy, autor publikacji o żywieniu, profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych. I to, co dzisiaj nam przy nam wybrzmiało, czytanie świętego Pawła, gdzie usłyszeliśmy, że Bóg ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami. Możemy powiedzieć, że przed nami ewangelizator, który mówi, że przez żołądek do serca. Prosimy. Brawo, to nie dla mnie. Kochani, bardzo się cieszę za to spotkanie. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. To wielki dar dla mnie dzielić się z tym, co otrzymałem. Lubię powtarzać, że człowiek nie może dać, czego sam nie ma. Mam nadzieję, że Państwa tutaj nie zmęczę. Jestem praktykiem na co dzień, ale też szczęśliwym ojcem. Mamy z żoną dwie córeczki pełnoletnie, 28 i 24, Julia, Klaudia. Także jestem miłośnikiem rodziny. Kocham rodzinę, chociaż przyznam szczerze, że w moim życiu byłem strasznym draniem i na tym polu minowym Pan Bóg mi pozwolił trochę narozrabiać. Później niestety trzeba było się ostro nawracać i dzisiaj jestem grzecznym, cudownym mężem. Na szczęście nie ma mojej żony, także nie potwierdziłam tego. Ale to jest też moja misja. Przez żołądek do serca, czyli zmiana naszego życia od tej strony wewnętrznej. Zresztą mamy dzisiaj dwie konferencje. Ta pierwsza będzie ciut dłuższa, ale postaram się, żeby była dynamiczna. Są slajdy. Ja prześlę organizatorom w PDF-ie to dla Państwa, kto będzie chciał, żeby mieć też podręcznik później, do czego wrócić. Obudź wewnętrznego lekarza. To jest jak gdyby taki tytuł tego wstępu. Temat odporności organizmu jest niezwykle na czasie. Jesteśmy świeżo po pandemii, te 3 lata zostaliśmy przeczołgani, to nieźle. Wielu z nas jeszcze ma sporo lęków, obaw, pytań, bez odpowiedzi. I tak może już być, ponieważ wirus jest czymś też nieprzewidywalnym, jest czymś, co się mutuje. Natomiast powiemy sobie też dzisiaj słów kilka o najgorszym z wirusów, jaki toczy ludzkość. Obojętność, która jest często powodem chorób. Gdybyście Państwo posiedzieli ze mną w gabinecie, ja pracuję w szpitalu w Bielsku-Białej pod Bukami, prywatna taka klinika, przyjmuję 2 razy w tygodniu i posłuchali setek konsultacji ludzi z chorobami przewlekłymi, często z autoagresją, to szybko byście się przekonali, że człowiek choruje przedwcześnie z braku miłości i często do siebie. Nie wspomnę o Panu Bogu i drugim człowieku. Drugi powód to przesyt. Żyjemy w czasach przekarmionego kota, jesteśmy przekarmieni, więc to też jest taki powód tego przebodźcowania. Mam na myśli właśnie to, co wcześniej słyszeliśmy w prelekcji tutaj na temat tej mistyki codzienności, żeby szukać tej kontemplacji. Dzisiaj też powiemy w Duchu Świętej Hildegardy o tych takich perłach jej nie tylko mistyki, ale tego, co faktycznie w tych czasach możemy zastosować. Tych 3 lekarzy, pierwszy z nich to jest nasz Bóg Ojciec, dobry Ojciec, którego święta Katarzyna ze Sieny widzi jako ogrodnika, który chce, pasjonuje się ogrodem naszej duszy, który chce obcować w naszym sercu. Serce jest ulubionym tematem świętej Hildegardy. I ten drugi cudowny dar, który otrzymaliśmy, to jest układ immunologiczny, to jest ten wewnętrzny lekarz, który ma jak gdyby te 2 niesamowite działania, ta można powiedzieć Boża Sprawiedliwość, czyli to, co otrzymujemy w tej energii prenatalnej od naszych przodków i to miłosierdzie Boże, ta nieswoista odporność, którą nabywamy. Zresztą święta Hildegarda przychodzi, jak wiemy, jako 10. dziecko w rodzinie, jest bardzo wątła, chorowita, a w średnim wieczu dożywa 81 lat, gdzie średnie wieku była 40, więc warto czerpać z tamtego miejsca, z tamtych czasów dzisiaj, chociaż medycyna akademicka
Można by porównać to z taką sceną z Ewangelii, kiedy Jakub i Jan przychodzą do Filipa i mówią do niego: spotkaliśmy Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. A Filip mówi po chwili: a co może być dobrego z Nazaretu? Podobnie patrzymy dzisiaj na świętą Hildegardę. Tak? I to jest też ten model, kiedy dwóch lekarzy po urlopie spotyka się. Jeden z drugiego mówi: a ty gdzie byłeś na wakacjach? Mówi: no w Norwegii. A fiordy to ty widziałeś? A fiordy to mi z ręki jadły. Mamy taką sytuację, że często bagatelizujemy pewne rzeczy. Nie wiemy kompletnie o nich nic. I tu potrzebujemy refleksji, głębokiej refleksji, żeby właśnie obudzić tych wewnętrznych lekarzy. A trzecim z nich jest coś, co ukochanym tematem jest to świętej Hildegardy, czyli post. Odżywianie endogenne, tak? Dzisiaj mamy Nobla w tej dziedzinie. Profesor japoński odkrywa, że makrofagi zjadają po prostu chore komórki podczas postu. Także też słów kilka na temat postu sobie powiemy. Natomiast zanim zaczniemy tą układankę, chciałbym właśnie wywołać taki temat, który bardzo lubię powtarzać, że nic tak szybko nie prowadzi do choroby, jak przesadne myślenie o zdrowiu. Tak? Dzisiaj żyjemy w świecie skrajności. Bardzo często się interesujemy zdrowiem, bo tracimy to zdrowie bardzo szybko, tak jak wspomniałem, przesyt, nadmiar, przebodźcowanie. Masę mam takich pacjentów, którzy przeżywają poważne choroby, śmiertelne, często onkogenne procesy chorobotwórcze, autoagresje, choroby układu nerwowego, wykończenie, zespół przewlekłego zmęczenia, to jest bardzo powszechne. I większość z tych chorób ma podłoże żywieniowe, ale nie tylko. Ale możemy też łatwo wpaść w sidła, uzależnienie od żywienia. Tak? To też jest jak gdyby dzisiaj współczesne zagrożenie dla nas, abyśmy nie skończyli tak jak na tym slajdzie widzimy człowieka, który jest wpatrzony tylko w pokarm i upatruje w nim uzdrowienia. W medycynie naturalnej, patrząc szczególnie przez optykę antropologii chrześcijańskiej, która nas interesuje, nie tyle co nauka, które nie możemy ignorować i rozwój medycyny akademickiej, ponieważ ratuje też nam życie. Nie tyle, co to mówi nam ten podmiot, ale co Stwórca mówi na temat zdrowia, uzdrowienia człowieka w całości. I to jest taki pierwszy aspekt, może zaskakujący, ale niezwykle istotny. I to, co nas wynosi na wyżyny doznań smakowych, staje się coraz częściej przyczyną naszej zdrowotnej klęski. I to jest taki, jak gdyby, też aspekt współczesnych czasów, hedonizmu, kultury, w której przyszło nam żyć. I warto też o tym pamiętać właśnie, że z drugiej strony te doznania smakowe, te nasze pragnienia, ten przesyt powoduje właśnie, że tracimy zdrowie na własne życzenie. I takie pytanie, teza, dlaczego Bóg nie uzdrawia swoich przyjaciół? Bardzo dużo ludzi spotykam, którzy modlą się o zdrowie, to intensywnie, i nagle się okazuje, że nie odzyskują upragnionego zdrowia. W mojej pracy też, gdybyście posłuchali konsultacji, większość ludzi to są osoby, które się modliły bądź modlą o zdrowie i przychodzą jak gdyby jakiś proces. Ja prowadzę kilkutygodniowe takie programy dietetyczne. W moich książkach też zachęcam do praktyki. I tu znowu ta perykopa mi się przypomina, kiedy Pan Jezus uzdrawia niewidomego. Najpierw nakłada na niego ręce i pyta: jak? Widzisz ty coś? Jakby ludzi, jakby drzewa. Następnie znowu ponownie modli się nad nim i nagle odzyskuje całkowicie wzrok. Ale na końcu mówi znamienne słowa Pan Jezus: ale do wsi już nie wracaj. Często ludzie chcą zdrowia, ale nie chcą zmiany. Czyli proces jest w naszym wnętrzu, w naszym sercu. I to jest antropologia chrześcijaństwa, która ukazuje nam w pełni proces powstawania choroby. I tutaj też a propos medycyny Boga, o której dużo sobie powiemy, byłoby okrucieństwem ze strony boskiego lekarza, gdyby odmawiał choremu lekarstwa jedynie dlatego, że jest gorzkie, a pozwalał na rzeczy szkodliwe, ponieważ choremu smakują. To jest taka głęboka refleksja na temat medycyny Boga. Bóg wychowuje nas do podejmowania decyzji. Dlatego to jest najważniejsze w chorobie, że ona jest w tej optyce miłosierdzia, o czym też powiemy słów kilka, jest lekarstwem. To jest niesamowite.
Ile ja znam osób, które pokonały raka, które dziękowały za tą chorobę nowotworową, która była przerażająca. Sam jestem tego przykładem, mam chorobę autoimmunologiczną Hashimoto już 20 lat i był taki moment, kiedy we łzach dziękowałem Panu Bogu za tą chorobę, bo ona mi po prostu pomogła lepiej żyć. Szczególnie właśnie to, o czym mówiłem na wstępie, zbudować piękne relacje z moją żoną i z dziećmi, które były fatalne. To po prostu nie dawało mi radości życia. To jest bardzo ważna refleksja na początku naszej drogi, abyśmy stawali sobie też właściwe też pytania, odpowiednie, potrafili też odpowiednio wejść w dialog ze Stwórcą, rozeznawali Jego wolę w chorobie. Bardzo często właśnie zachęcam pacjentów do tego, aby pochopnie nie podejmowali decyzji w różnych takich kwestiach, szczególnie kiedy trzeba przyjąć jakieś ciężkie leki farmakologiczne, czy nawet chemioterapię. Nie mam prawa do tego, aby przekonywać, aby tego pacjent nie zrobił, ale wierzę w to głęboko, że Ewangelia przypomina nam bardzo znamienne słowa, kiedy prosimy Ojca o chleb. On odpowiada, że nie da nam kamienia. I to jest też bardzo ważne, aby w chorobie umieć rozeznać wolę Bożą. Co ta choroba do mnie mówi? To jest bardzo ważne, ponieważ nasze ciało kocha prawdę. I ono wysyła czytelne sygnały, zazwyczaj od dłuższego czasu komunikuje się z nami, można powiedzieć. I teraz kwestia tego, czy to zignoruję, czy przyjmę to jako zaproszenie do pewnej zmiany. To jest też bardzo ważny aspekt w tej układance naszego układu immunologicznego. Czyli on wysyła czytelne sygnały, zespół przewlekłego zmęczenia, stymulowanie się, na przykład kompulsje na słodycze, bóle głowy, migrena, bezsenność, różne takie rzeczy, które się często przewijają, bóle stawów, a my nic tak naprawdę nie zmieniamy. Kolejna tabletka, kolejna farmakologia i nic. A tu trzeba tak naprawdę wsłuchać się właśnie w to ciało, żeby podjąć właściwe kroki ku zmianom. I ciało jest jak dom. Zawsze jest coś do remontu, ale wielu z nas do zrobienia ma remont kapitalny. Wyobraźcie sobie, jak jest fajnie wprowadzić się do takiego mieszkanka, które jest wyremontowane. I właśnie post, ta odnowa kultury postu jest tym zaproszeniem, o czym jeszcze sobie też powiemy. Zdecydowanie się zatem na zdrowie oznacza kategorycznie czasem nie dla wszystkiego, o czym wiemy, że nam szkodzi. Gdybym Państwa zostawił tu z kartką na 5 minut, abyście wszyscy napisali, co Wam najbardziej szkodzi, od jutra, żeby się tym zająć, chociażby jedną rzeczą, to gwarantuję, że w ciągu kilku tygodni byłaby duża poprawa naszego zdrowia i samopoczucia. Człowiek wie, co mu szkodzi. Człowiek bardzo dobrze wie, co mu szkodzi. Dlatego trzeba sobie zadać pytanie, po co mi zdrowie? To jest najważniejsze pytanie. Pan Jezus nieustannie stawia pytania w Ewangelii, ale często też nawet pytaniem odpowiada na pytanie. Dobrze postawione pytanie, ponieważ uruchamia szybciej proces zmiany niż opasłe tomiska, które często czytamy i nic z tego nie wynosimy. I tutaj antropologia chrześcijańska, właśnie apostoł Paweł doskonale przypomina nam, jak ugruntować nasze myśli, żeby to zdrowie było we właściwych rękach. Zatem można powiedzieć, że kiedy będę dbać o Królestwo Boże, Bóg sam zatroszczy się o moje zdrowie. I ja jestem też tego przykładem. Ja byłem wrakiem człowieka. W wieku od 23 do 33 roku byłem jak chodzący trup. Czułem się jak 100-latek. Dzisiaj mam blisko 53 lata i naprawdę nie narzekam, Bogu dziękować. Ale nie obyło się też bez zmiany całego stylu życia, ale szczególnie decyzję, którą podjąłem, że ja chcę służyć Królestwu Bożemu w mojej pracy, głosić Ewangelię i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że Bóg zaczął mnie leczyć też w sposób często nadprzyrodzony. I to jest też piękne, że nasze ciało kocha prawdę, ale nasze serce, to duchowe, potrzebuje też pokarmu. Lubię powtarzać, nie ma takiej kaszy, która daje życie wieczne, o czym jeszcze sobie powiemy. Więc to też trzeba pamiętać o tym antropologicznym spojrzeniu. A zatem proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą Bogu, przyjemną jako wyraz Waszej rozumnej służby Bożej. To jest krok pierwszy. Panie Boże, zadbaj o moje zdrowie. Taka krótka modlitwa. To działa jak prawo grawitacji. Naprawdę, zobaczycie.
tylko jak będziecie faktycznie chcieli służyć, a Pan Bóg już misję dla każdego z nas ma utkaną. I teraz drugi krok. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Kropka. I to wystarczy w zupełności. To Słowo Boże przeprowadzi nas przez całe życie, jeżeli chodzi o wolę zmiany, ponieważ nie spotkałem jeszcze nikogo, kto bez woli zmiany cokolwiek zmienił i faktycznie wprowadził w życie. Na coś trzeba umrzeć, ale po co umierać przedwcześnie, skoro życie jest takie piękne, tak? Bóg nie chce absolutnie dla nas krótkiego cierpiętnictwa, bo przecież byłoby pewnym paradoksem niezrozumiałym, gdyby dla chrześcijan choroba była wyłącznie przywilejem. Po co chodzić do lekarza, tak? Byłoby to bez sensu. Aczkolwiek święci, jak wiemy, ich zdrowie za bardzo nie interesowało. Oni przeciwnie, mieli już taką tęsknotę za niebem, że chcieli oddać się całkowicie. No ale większość z nas nie jest świętą faustyną, chociaż życzę każdemu z nas, żebyśmy taką świętość osiągnęli. Więc też jako świeccy, ale nawet też osoby konsekrowane, potrzebujemy dzisiaj szczególnie zdrowia, żeby Kościół jaśniał, był piękny. No bo któż uwierzy, że Jezus nas kocha? Ja mówię, Jezus Cię kocha, o Jezu, a kręgosłup mnie boli. Kiedyś byłem na takiej mszy o zdrowienie, przyjechał taki charyzmatyczny kapłan i pyta tu w kościele, no to kto ma chory kręgosłup? Pan Jezus będzie teraz uzdrawiał. Las rąk, prawie wszyscy. On się zapoznał głowę. O matko, czy Pan Jezus to ogarnie? Tak? No jesteśmy oczywiście schorowani, ale też mamy niewłaściwą motywację do zdrowia. To jest najważniejsze w mojej pracy. Niewłaściwą mamy motywację. I dlaczego tak trudno zmienić nawyki? Odpowiedź jest pierwsza, prosta. Każda zmiana wywołuje w nas pewien opór. Tak? Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że działamy automatycznie, podświadomie na wielu poziomach i żeby to zmienić, musi być przede wszystkim ta wola zmiany i trenowanie pewnych nawyków, ale nie z przymusu ani lęku, ale z miłości. To jest najważniejsza siła motywacji. Czy kocham siebie? Jak kocham siebie? Czytam wszystko, wiem, ale nie stosuję. Typowy profil Polaka. Tak? Wiem, oczywiście, książki pana Marka mam, ale jeszcze nie zdążyłem ugotować tej kaszy. A kiedy pani książkę kupiła? No 7 lat temu dostałam od męża na urodziny. 7 lat pani czeka, żeby ugotować kaszę jak dla mnie. Ja wiem, że ta kasza by mi pomogła, bo moja sąsiadka schudła, moja ciocia czuje się świetnie, ale ja niestety nie mam czasu. I tak dalej, i tak dalej. Także to trzeba przede wszystkim przepracować. I to jest trzon motywacyjny, niesamowity, uświadomić sobie to, że ta zmiana jest tylko w naszych rękach i około 95% codziennych naszych wyborów odbywa się na poziomie podświadomości właśnie automatycznie. I nasze przyzwyczajenia mogą prowadzić zarówno do lepszego życia, jak i do naszego upadku. I od tego bardzo dużo zależy. Zatem zadajcie sobie teraz to pytanie w sercu. Co najbardziej rujnuje moje zdrowie? Jedną rzecz. Jedną rzecz. Proszę sobie teraz uświadomić, co najbardziej rujnuje moje zdrowie i zająć się tylko tą rzeczą od jutra. Od jutra. Jedna rzecz, bo każdy z was na pewno wie, co jest przyczyną naszej zdrowotnej klęski. Może być brak aktywności, za późno chodzę spać, kompulsje na słodycze, 3 kawy za dużo i tak dalej, i tak dalej. I przestroga, mądrość Syracha. Grzeszący przeciw Stwórcy swemu niech wpadnie w ręce lekarza. Niestety, żyjemy w takich czasach i też musimy o tym pamiętać, że medycyna ratuje nasze życie, bo w tym samym rozdziale też doczytamy, aby się też modlić w odpowiednim czasie za lekarza, bo w jego rękach też jest nasze zdrowie. Ale no właśnie, czy faktycznie ufam Bogu, że On ma lepsze rozwiązania w moim stylu życia? Immunoterapia naturalna to jest taki proces 7-poziomowy, który też stosuję na co dzień, czyli że ta odporność, tak naprawdę ją budujemy na 7 egzystencjalnych filarach naszego życia.
Owocem mojej pracy wieloletniej jest książka właśnie Wzmocnij odporność w 7 tygodni i metoda 7 kluczy. To są ze sobą ściśle powiązane projekty, które pokazują, że w 7 tygodni możemy naprawdę wzmocnić nie tylko odporność, ale odzyskać zdrowie. Niektórzy o którym nie śnili, przez odpowiednie właśnie ukształtowanie naszego życia, tą zmianę. I to trzeba pamiętać, że co kilka minut w naszym organizmie powstają nowe komórki odpornościowe. I od tego, jak żyjemy, jak funkcjonujemy na tych 7 poziomach egzystencjalnych, o czym sobie zaraz powiemy, zależy tak naprawdę też bardzo, jak działa nasz układ odpornościowy. I to są te 7 kroków. Pierwszy to jest detoksykacja organizmu. Drugi to jest regeneracja naszych jelit. Trzeci sen i odpoczynek. Czwarty to jest stabilizacja emocjonalno-duchowa. Piąty kultura żywienia, aktywność i oddychanie. I ostatni mineralizacja naszego organizmu. Tutaj właśnie zobaczcie sobie na ten slajd. Być może któryś z objawów Was już od pewnego czasu dotyka. Ciągłe zmęczenie, bóle stawów i mięśni, gniew, frustracja, być może problemy z koncentracją, stałe poddenerwowanie czy problemy metaboliczne, suchość skóry, może przybieranie na wadze, niechęć do aktywności fizycznej czy bezsenność. Jedno lub dwa, kiedy się pojawiają, a nawet trzy, to już na pewno nasz organizm domaga się detoksykacji organizmu. I uważam właśnie, że te szczególnie przyczyny chorobotwórcze to jest stres kulturowy i pośpiech na pierwszym miejscu, brak duchowej, życiowej harmonii, wszechobecne toksyny, które nas toczą, całą ludzkość, nietolerancje pokarmowe, które są bardzo powszechne, niedożywienie organizmu, a predyspozycje genetyczne są niewielkie. Tak naprawdę według badań naukowych wiemy o tym, że to ten styl życia jest tym głównym zapalnikiem. I medycyna detoksykacyjna, co proszę sobie zapamiętać, to jest medycyna przyszłości. Kto uwierzy w to, w tych szalonych czasach zastosuje, będzie naprawdę szczęściarzem. To jest jak gdyby podstawa też przesłania świętej Hildegardy, ale o tym powiemy sobie więcej w tej konferencji drugiej. I współczesny człowiek jest przekonany, że kilka godzin bez jedzenia może zagrażać jego zdrowiu, a nawet życiu. To nam wpaja hedonizm, niestety. Tak żyjemy w takich czasach. I to trzeba też przyjąć jako pewnik, że post jest cholernie niewygodny, niemodny i taki już będzie. Ponieważ hedonizm wtłacza nam, żeby całkowicie nastawić się na doświadczanie we wszystkim przyjemności. Niestety istnieje pewne zagrożenie również w duchowości, że możemy pozostać na tym mleku matki, jak pisze święty apostoł, i chrześcijaństwo może się nasze wyczerpać tylko na słodkim uwielbieniu. Post będzie dla nas po prostu czymś przerażającym. I to jest też bardzo ważna refleksja w mistycznym ciele Chrystusa. I tu znowu pytanie, po co mi ten post? Trzeba sobie zadać znowu to pytanie, po co mi ten post, aby go zrozumieć, aby go podjąć skutecznie, żeby był uzdrawiający, muszę sobie stale zadawać to pytanie. I człowiek podejmuje najczęściej wysiłek nie po to, aby z czegoś zrezygnować, lecz po to, by stale przeżywać jeszcze większą przyjemność. To jest jak gdyby ta natura, te nawyki, te udeptane nasze ścieżki. Zatem pierwszy krok to jest usuń co zbędne i kochaj, czyli post z miłości. Znowu ta motywacja właściwa. Nie przymus, nie lęk, nie prymusostwo przed Panem Bogiem, żeby pokazać Mu, ja Ci teraz, Panie Boże, taki post pokażę, że oczy Ci wyjdą. Nie, nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żebyśmy właśnie właściwie go przyjęli i zastosowali. Post jest lekarstwem, ale działa, kiedy je stosuje. Lekarstwo, tak? To jest najważniejsze. Czyli wyjdź ponad muszę. Zmiana z miłości, a nie z przymusu. To jest bardzo ważny model, który ja stosuję w mojej pracy. I naprawdę wielu ludzi pokonało choroby ciężkie, śmiertelne, onkologiczne procesy. Nie obyło się bez różnych tam operacji czasami, stosowania nawet przez pewien okres czasu chemioterapii, ale zmiana stylu życia, nawrócenie też głębokie i post pomógł naprawdę odzyskać zdrowie niesamowicie. I post jest zaprzeczeniem dobrego samopoczucia, lecz nie prowadzi do smutku. Jeżeli pościsz, a jesteś smutny, smutna, przerażona, to nie ma w tym łaski. To jest bardzo ważny mechanizm, który często pomijamy. Niewłaściwie wchodzimy w tą kulturę odnowy postu i ona prowadzić nas powinna przede wszystkim do sytości w Bogu.
można powiedzieć, efektem ubocznym takiego postu jest lepsze zdrowie i harmonia, która się pojawi. Ale pierwszy krok to jest sytość w Bogu. To jest zaproszenie do postu. Kiedy w tej optyce zaczniemy pościć, to Bóg sam będzie w nas pościł, a Jego łaska będzie nas przemieniać w sposób nadprzyrodzony. Ja poszczę od 8 lat raz w tygodniu. Różne są formy tego postu. I przekonałem się, że to, co mówię, naprawdę jest warte zachodu, ale to nie przychodzi tak łatwo. Bóg nie stworzył świata na login, na PIN. Post to nie jest jakaś aplikacja do pobrania. To jest bardzo subtelne narzędzie w rękach Boga i człowieka, które może pomóc nam wrócić właśnie do tego upragnionego wewnętrznego ciepła, tego nadprzyrodzonego ciepła, Jego miłości, którą często tracimy w tym przekarmionym, przebodźcowanym życiu. I to jest właśnie zaprzeczenie dobrego samopoczucia, ale jak przypomnę, to powinno nas prowadzić do radości, sytości w Bogu. I lepszy jest ból prowadzący do życia niż przyjemność powodująca śmierć i chorobę. Post ma właśnie taką głębszą refleksję w nas wprowadzić, ponieważ on zawsze będzie w pewnym sensie nas od czegoś odciągał. To jest bardzo ważne. Tu toczy się poważna walka duchowa. Podjąć, nie podjąć ten post między tym dobrym duchem, a złym duchem. I tu trzeba sobie znowu zadać kolejne pytanie. Który duch kieruje moim życiem? Duch Święty to jest przyjaciel, ciepły przyjaciel, który przychodzi i zachęca, inspiruje. Mówi: Marek, jutro piąteczek, co ty na to? Pościg. A ja mówię: Duchu Święty, piątek, jutro pizza, Coca-Cola, znajomi, impreza, mecz, jaki post? To nie jest Duch Święty, to diabeł mi przypomina. Daj sobie spokój z tym postem, po co będziesz, chłopie, pościg? I tak zostaniesz zbawiony. Miłosierdzie jest nieskończone. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze będzie ta walka duchowa, bo to nie jest łatwe, tak? Zły duch zrobi wszystko, by nie podjąć postu, ponieważ wie, jak my na tym skorzystamy, żeby go w sposób prosty szklanką i kromką chleba po prostu pokonać, tego pysznego demona, tak? Na tym polega siła postu, że pokonujemy złego ducha śmieszną szklanką wody i kawałkiem chleba. I to jest najważniejsze. Muszę mieć wiarę w to. Duch zły będzie zawsze pokazywał wszystko przez szkło powiększające. Więc jak zobaczymy pizzę w wyobraźni, to ona będzie razy 4. Jak mecz, to nie 90 minut, tylko 4 mecze od razu. Ale przyjemność, cudownie, ale sytość i tak dalej, i tak dalej. Dlatego post uczy też rozeznawania, który duch kieruje moim życiem. To jest bardzo ważne, o czym powiemy sobie szerzej w kontekście mistyki świętej Hildegardy z Bingen, która była mistrzynią, jeżeli chodzi o uzdrowienie postu. I lepiej z mądrym stracić, niż z głupim znaleźć, tak? Demon jest głupi, zawsze nam podsuwa jakieś beznadziejne propozycje, a Jezus, Pan Jezus jest tym mądrym. I mówi: kto straci życie z mego powodu, ten je zachowa. To jest Słowo Boże. Czyli jak chcesz coś zyskać, to musisz coś stracić. Post nie jest jakąś walutą wymiany miłości między człowiekiem a Bogiem. Nie, absolutnie. Bóg wybrał takie miejsce na spotkanie z Nim samym, ponieważ wie, że człowiek potrzebuje postu, żeby był szczęśliwy. Żeby mógł otworzyć się na tą sytość, którą Pan Jezus chce mu wlać. Ponieważ walka ciągle toczy się między ciałem i duchem. To jest odwieczna walka, dopóki tu żyjemy. I to jest ta nasza druga kuszenia. I tutaj mechanizm bardzo ważny, który trzeba zapamiętać na całe życie. Miara, łaska, intencja. Najpierw musi być odkryta miara postu. Czy potrafię pościć, czy mogę pościć, czy mam zdrowie psychiczne i tak dalej, i tak dalej. I to się rozeznaje na modlitwie. Ale uwaga, raz jeszcze przypominam. Zły duch będzie podstępny. Rozeznawanie woli Bożej to nie jest kwestia: Panie Boże, co myślisz o poście? A, jutro możesz pościć. Nie. To się rozeznaje dłużej, intensywniej, w ciszy, na adoracji Najświętszego Sakramentu, w modlitwie kontemplacyjnej. I wtedy odkrywamy, czy faktycznie wolą Bożą jest post w naszym życiu i jaki ma być ten post, o czym jeszcze sobie powiemy, bo ich jest bardzo dużo. Łaska to jest serce postu. I intencja, czyli im ważniejsza intencja, tym łatwiej ten post
możemy podjąć. I tutaj lubię powtarzać, że współczesny człowiek nie modli się o łaskę postu, gdyż boi się, że ją otrzyma. I trzeba będzie zrezygnować, tak? Jak głosiłem ostatnio dla kleryków 60 o poście konferencję, to wszyscy spadli z krzesłem. Ma pan rację, ja pierdykam. Ja się boję modlić o łaskę postu, bo wiem, że jego stanę, to jest pewne. I tak to działa, tak? Więc módlcie się w czwarteczek o łaskę postu, najlepiej przedstawiństwem Matki Bożej i spodziewajcie się, że w piątek trzeba będzie z łakoci zrezygnować. Prawdopodobnie. Szczególnie ci, co lubią sobie podjadać, tak? To tam. I to będzie łagodny powiew Ducha Świętego. I poczujecie wtedy w sercach naprawdę zaproszenie i radość. I to wprowadzenie, które przed chwilą mówiłem, że zmierzam do większej sytości w Bogu, jak święty Augustyn napisze, dusza nie spocznie, dopóki nie spocznie całkowicie, nie będzie szczęśliwy, dopóki nie spocznie w Bogu. To jest ta sytość, którą wam życzę z całego serca podczas postu. I teraz dla nas, dla katolików, najważniejsza refleksja, ten post blisko ziarna, blisko chleba. My sobie powiemy o orkiszu, o tych wszystkich rzeczach, o tych chlebach w drugiej konferencji, tak w praktyce, bo to jest bardzo ważne, ale właśnie, żeby zrozumieć ten mechanizm piękna postu po katolicku, to jest właśnie, że nasz Pan stał się tym ziarnem i zmiażdżony na piecu boleści przez grzech staje się chlebem życia. Ta optyka spojrzenia na Jezusa w ten sposób i poszczenie na chlebie albo na kaszy, czyli żeby kontemplować ten post właściwie, wprowadzi nas w ciągu takiego dnia postnego w tą tajemnicę, za jaką cenę jestem zbawiony, zbawiona, jaką Bóg zapłacił cenę. Nie chodzi o to, żeby się rozczulać nad Panem Jezusem, bo On już to przeszedł, zwyciężył, tylko aby mógł być wdzięcznym za to i łączyć się z Nim przez post w walce w mistycznym ciele o inne dusze, często własne. Na tym polega. Post ma działanie duchowej walki. To jest potężna siła. Nasze dzieci nawróciły się w jeden dzień. Klaudia i Julia, tak? Ja pościłem przez wiele miesięcy, odmawiałem różaniec, chodziłem na Eucharystię w tej intencji. Pan Bóg dał nawrócenie w jeden dzień. Opisuję to w książce Boże Skarby, świadectwo naszej dziewczyny. To jest niesamowite doświadczenie, więc to też mnie przekonało do tego, że Pan Bóg jak zawsze dotrzymuje słowa. Czyli mówi ten rodzaj modlitwą i postem. Ja prosiłem dzieci, a Kościół, a może niedziela, msza i tak dalej. No nie działało, tak? Albo ksiądz taki, siaki, owaki. W końcu przestałem dyskutować, zabrałem się za post i przyszło w sposób niesamowity, spektakularny. Jeszcze Pan Bóg zrobił taki fajny show do tego, bo to było w grupie ludzi, dzieci dawały świadectwo, wszyscy się poryczeli, także było cudownie. Warto było podjąć ten trud i ten post. I tego wam życzę z całego serca, byście przeżyli ten post właśnie bliskości z Jezusem, bo to nie będzie wtedy pusty głód, bo inaczej będzie odliczanie do śniadania w sobotę, co tam zjem i wyobraźnia znowu podsycana. I to jest bardzo ważny mechanizm. Post od obojętności. To jest właśnie to, abyśmy wspięli się później na wyżyny postu. Bo to jest post bardzo współczesny. Ja rozeznawałem to na modlitwie i to jest też moja misja, żebyśmy właśnie zaczęli pościć od obojętności jako katolicy, ponieważ grozi światu duchowa demencja. Jeżeli spojrzymy na człowieka z punktu widzenia psychiatrii, to człowiek w demencji traci całkowicie tożsamość. Zapomina, jak się nazywa, gdzie śpi, co je i tak dalej. Więc świat robi wszystko, aby szczególnie młodzi ludzie mieli tą duchową demencję, całkowicie zapomnieli o swoim powołaniu do świętości i tak dalej, o tym, że mamy Ojca w niebie, który nas kocha, o miłosierdziu Bożym. Często wtłacza nam świat urojone miłosierdzie. I to jest bardzo niebezpieczny mechanizm, który możemy podjąć tutaj właśnie bardzo skuteczne narzędzie postu do obojętności, czyli w jedności z Jezusem walczyć o te dusze, pogrążone w takiej duchowej demencji. Tak to mniej więcej współcześnie wygląda dzisiaj, że człowiek młody, nie tylko młody, dużo ludzi, jest po prostu w stanie ciągłej adoracji smartfona. Tak? Zamiast adorować Najświętsze Serce Pana Jezusa, kosztować całego raju w tym kawałku chleba,
Ktoś to policzył, w Ameryce średnio młody człowiek spędza 7,5 godziny przed ekranem smartfona. To jest mniej więcej czas potrzebny na sen. To jest zdjęcie, które kupiłem od świetnego katolickiego ilustratora z Brazylii, który będzie jak gdyby sercem też projektu właśnie, który zakładam, ruch taki eucharystyczny, apostolski sakramentu miłości. Taki paradoks dietetyk od Eucharystii. Także mówiąc językiem współczesnym, influencer Eucharystii, tak, Marek Zaremba. To się już ciągnie długimi latami. To nie jest kwestia z dnia na dzień, ale to jest jak gdyby też takie zdjęcie, które też jest obrazowe, które pokazuje w pewnym sensie stan współczesny, ale również ludzi pogrążonych w takiej śpiączce duchowej. I warto właśnie tutaj też przypomnieć sobie scenę uczniów z Emaus, którzy do Emaus zmierzają po ukrzyżowaniu Chrystusa, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. Zwróćcie uwagę, czyż to nie jest doskonale ta scena, tak? Dzisiaj człowiek nie poznaje właśnie tej prawdy, szczególnie ochrzczeni i o czym jeszcze sobie powiemy, właśnie dlaczego święta Hildegarda przychodzi w tych czasach tak mocno do Kościoła, właśnie żeby też odnowić kulturę nie tylko tego stołu, orkiszu, ale przede wszystkim też kulturę Eucharystii. I to jest dla nas misja, postęp do obojętności, czyli czy potrafię znaleźć czas dla Jezusa w codzienności, tak? Ile mam czasu na spotkanie z Nim, na Jezusa, który jest opuszczony, odrzucony przez świat, również przez swoje dzieci, szczególnie przez ochrzczonych. I to jest potężna siła postu w jedności z Chrystusem, który przez naszą miłość może dokonywać cudów niesamowitych w sercach wielu ludzi. I tutaj poznają uczniowie Pana Jezusa po łamaniu chleba i to jest jak gdyby centrum właśnie, aby ukazywać piękno Eucharystii przez świadectwo naszego życia. Tak? Czyli właśnie, żeby okazać świadectwo życia, właśnie zaplanować tą miłość z Jezusem jak najczęściej. Mieć czas na Eucharystię. Ja, tak jak mówię, 12 lat nie pamiętam dnia bez Eucharystii. To była wielka łaska. Kiedy byłem poraniony, chory, to dostałem tą łaskę częstej Eucharystii. Nawet jak jadę na urlop, gdziekolwiek, najpierw planuję Eucharystię, spotkanie, a dopiero później inne rzeczy. I wierzcie mi, że Pan Bóg dokonuje takich cudów niesamowitych, poznaje tak cudownych ludzi. I świetne hotele, świetne miejsca, piękna pogoda. Można by było tutaj książkę napisać na ten temat, jak Bóg obdarza łaską tych, którzy Go faktycznie kochają. I chodzi o tą refleksję. Jak popatrzymy z tyłu na to zdjęcie z całuną tutaj na ścianie Pana Jezusa, to tam wybrzmiewają takie słowa, które w moim sercu grają od lat. Uczyń mnie obiektem Twoich pragnień, a nigdy się nie zawiedziesz. I to dotyczy naszego życia w całości. Tak? Uczyń Jezusa obiektem Twoich pragnień. Czyli to jest postęp do obojętności. Tak? Kiedy inni Go odrzucają, czy ja znajdę czas codzienności na Eucharystii. I znowu ta walka duchowa. Zły duch zawsze będzie nas zniechęcał do codziennej Eucharystii, częstej Eucharystii. Dobry będzie inspirował w sposób łagodny. I gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Łukasz 24. Piękny werset, który wskazuje nam też na to, czy mam wiarę, że właśnie tam jest ukryty ten skarb, który jest skarbem największym mojego życia i serca. I ciało katolika często bardziej domaga się deseru i kawy niż jego dusza Eucharystii. To jest taka też refleksja, którą warto sobie wziąć do serca. Niestety, częściej myślimy o tym, żeby wypić zakwas buraka, niż przyjąć krew naszego Pana. To jest zaproszenie, ale to jest też fakt. Zejdźmy zatem na ziemię troszkę, bo teraz przemkniemy przez te sprawy takie fizjologiczne, niezwykle ważne. Drugi aspekt tej układanki immunologicznej to kiedy jelita strajkują. Zdrowe jelita, zdrowsze życie. Bardzo ważny aspekt dzisiaj współczesny. Badania mamy, fakty naukowe na ten temat. Jelita to nasz drugi mózg, jednym słowem. Większość procesów związanych z problemem tworzenia się neuroprzekaźników, czyli też hormony szczęścia,
To jest zaburzenie mikroflory jelitowej, dysbiozy jelitowej. Ja się też tym zajmuję w mojej pracy. Bardzo duża plaga chorób związanych właśnie z obniżonym nastrojem. Tak wyglądają kostki jelitowe, kiedy przychodzimy na świat. Piękne, cudowny, można powiedzieć, też świat mikroflory jelitowej. A tak wyglądają u współczesnego człowieka często. Grzyby, pleśnie, patogeny, które powodują większość chorób. Święta Hildegarda w swoich pięknych wizjach bardzo często przypomina takie obrazy, jeżeli chodzi o chorobę naszej duszy, która później manifestuje się w naszym ciele. I obżarstwo według niej to jest najgorszy grzech, który niszczy naszą duszę. Przypisuje temu taki obraz gradobicia w ogrodzie, czyli kiedy ten nasz ogród naszej duszy ma piękne kwiaty, to obżarstwo po prostu niszczy, rujnuje to całkowicie i to powoduje też zmiany w naszym mikrobiomie. I jeżeli w jelitach gromadzą się zalegające toksyczne złogi, to podrażniona błona śluzowa przechodzi w stan zapalny. To bardzo ważny aspekt. Depresja, lęki to jest bardzo często właśnie stan zapalny w naszych jelitach. Nieleczony powoduje też poważne problemy. Ten aspekt. I tak to wygląda też w praktyce. Właśnie przez te nieszczelne jelita do krwioobiegu docierają tak zwane kompleksy immunologiczne, które powodują wiele chorób, też również z autoagresji. I teraz po uszczelnieniu tych jelit, po odpowiednim właśnie żywieniu, szczególnie post, ma tutaj niesamowitą siłę uzdrowienia. Sam tego doświadczyłem w życiu. To tak naprawdę później człowiek może jeść wszystko z umiarem i nie powinno nic mu szkodzić. To też jest piękne zaproszenie do tego, co Pan Bóg chce. Nie chce, żeby człowiek był na jakichś dietach. Jeszcze o tym też powiemy. I hormony szczęścia powstają w jelitach. To jest podstawa dzisiaj, więc jeżeli macie problemy z nastrojem, to żywienie trzeba przez pewien okres zmienić. Tutaj też szczególnie wprowadzenie orkiszu, o czym powiemy, różnej kuracji wszewłogą, o czym powiemy sobie, jak to zrobić właśnie tym miodem gruszkowym, to jest to złoto Hildegardy, może bardzo pomóc w tym, aby te jelita usprawnić. Jelita to nasz drugi mózg, to jest taki klucz uzdrowienia na całe życie. Czy dla nas, czy dla ludzi, z którymi mamy do czynienia, warto o tym pamiętać, żeby jeżeli są w strapieniu, w takim właśnie problemach depresyjno-lękowych, przypominać o tym, że to jest złe żywienie. Drugim aspektem jest bardzo powszechne, co siódmy Polak ma chorobę pasożytniczą i to głównie nicienie w naszej polaryzacji. Trzeba profilaktykę stosować. Ja tutaj przypomnę, że też zlecam każdemu badania w kierunku pasożytów i większość osób, 75% też wychodzą niestety takie różne rzeczy i pasożyty mogą zachwiać równowagą immunologiczną, czyli ten lekarz wewnętrzny, nasz układ odpornościowy jest bardzo często obciążony taką patogenną florą, wywołując zarówno przepuszczalność tą jelitową, jak i niedobór składników odżywczych w naszym organizmie. To jest bardzo ważne. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pasożyty mogą się żywić naszą krwią, tkanką, glukozą lub witaminami, albo wszystkim razem. Czyli jeżeli mamy od długich lat niewyleczoną chorobę pasożytniczą, to tak naprawdę możemy być już przewlekle. Często są to też choroby nowotworowe. Na przykład u dzieci białaczka bardzo często jest związana z chorobą pasożytniczą. Mało się o tym mówi, ale to są fakty. I tutaj trzeba o tym pamiętać, żeby zdetoksykować nasz organizm. Czyli jelita to nie tylko nasz drugi mózg, ale to jest siedlisko dla wielu patogenów. I tutaj osoby, które jedzą dużo słodyczy, które są osłabione, które mają anemię, to koniecznie zrobić dobre badanie w kierunku obecności pasożytów i odpowiednią kurację leczącą. Kolejny aspekt, to jest trzeci punkt naszej układanki immunologicznej, sen wielki lekarz. Bardzo ważny aspekt, który jest też pomijany, tutaj szczególnie właśnie obniżenie odporności organizmu, większa podatność na stany zapalne, mogą mieć związek z zakłóceniem regeneracji podczas snu. Tutaj skłaniam do refleksji na temat też wyświetlaczy w telefonach, które pomniejszają poziom melatoniny, to jest hormon snu. Czyli wieczorem robić sobie urlop od ekranów. To jest bardzo ważne. Nie siedzieć wieczorami. To jest też taki już bloker dzisiaj współczesny, który powoduje, że ten sen jest zakłócony. Sen wielki lekarz. Trzeba o tym pamiętać. Święta Hildegarda
mówi takie znamienne słowa: lepsze 3 godziny przed północą niż 6 godzin po. Faktycznie ten sen głęboki, ten regenerujący jest przed północą. Przed Edisonem, przed żarówką spał człowiek średnio 9-10 godzin. Dzisiaj to zostało skrócone do 7-8, więc to jest za mało. Według potrzeb organizmu potrzebujemy sen. I nie jest egoizmem nawet drzemka czy leżenie po południu, jest to miłością, ponieważ człowiek wyspany jest bardziej wydajny. Chce mu się żyć, chce mu się służyć, chce mu się kochać. To Pan Bóg chciał, aby 1/3 życia człowiek spędził na odpoczynku. Bardzo ważny aspekt, jeżeli macie problem ze snem, trzeba się zabrać za cały styl życia, żeby go usprawnić. Dlaczego to jest takie ważne? Przeczytałem takie badania w Ameryce bardzo bogatych ludzi, milionerów, którzy od lat cierpią na bezsenność. I anonimowa ankieta pokazała, że wszyscy zgodnie napisali, że są w stanie oddać cały majątek tylko, żeby się wyspać. Tak cenny jest sen dla człowieka, ponieważ jest to naturą naszą. Tak? Człowiek wyspany jest człowiekiem szczęśliwym. Brak snu powoduje większość zakłóceń w mitochondriach. To jest jedna ze specjalizacji, które się uczy i stosuje, mitochondrialna medycyna. To jest kolejna medycyna przyszłości, ponieważ świat, ludzkość toczy choroba tak zwana zespół przewlekłego zmęczenia. Piszę dużo o tym w jednej z moich nowych książek, właśnie Wzmocni odporność w 7 tygodni. Osobny rozdział, to jest powszechne bardzo i rozwija się w sposób jak pandemia, ponieważ człowiek jest przebodźcowany, cierpi na bezsenność i nie może sobie z tym niestety poradzić. Dlatego to jest bardzo ważny aspekt. Sen, wielki lekarz. Trzeba o tym pamiętać. Wchodzimy teraz w bardzo ważną rzecz, którą też rozwiniemy w kontekście później świętej Hildegardy, ale 4 punkt to jest właśnie duchowa siła naszego organizmu. I tutaj budowanie więzi jest cenniejsze niż udowadnianie doskonałości. Bardzo często spotykam ludzi z autoagresją, którzy są pochłaniani przez perfekcjonizm, to jest współczesny syndrom też wypalenia. Perfekcjonizm jest bezbożny, to prowadzi do transhumanizmu, do udowadniania sobie ciągle, że jestem najlepszy, do walki, zwalczania. Tutaj trzeba też, jeżeli coś takiego w nas siedzi, taki demon perfekcjonizmu, coś z tym zrobić. I post jest doskonały w tej optyce, żeby sobie z tym poradzić. Sam byłem perfekcjonistą i dzięki Bożej łasce i postom regularnym udało mi się to jakoś uporządkować. To nie chodzi o to, że my mamy przestać tworzyć piękne rzeczy, szczególnie dla Pana Boga, ale chodzi o to, żeby one nie były bożkiem same w sobie. I trzeba sobie też zbadać serce, jak to wygląda w moim życiu. Szczególnie chodzi o udane relacje. Choroba i osłabienie odporności bardzo często jest spowodowana brakiem udanych relacji z osobami, z którymi najbliżej żyjemy. Mama, tata, dzieci, mąż, żona. I coś, co w moim życiu przyszło jako właśnie ten klucz uzdrowienia podczas też postu, który prowadziłem podczas rekolekcji w Teze, w takiej zamkniętej grupie międzynarodowej na chlebie i wodzie w ciszy, przyszły takie słowa w moim sercu: nie możesz obwiniać twojej żony za brak twojego szczęścia. To był zwrot kategoryczny w moim życiu. Te słowa to po prostu tak jakby grom z jasnego nieba. To się zaczął proces niesamowity właśnie odrywania się od tego egoizmu, że wszystko musi być po mojej myśli. I Pan Bóg doprowadził w sposób mu wiadomy do tego, że właśnie ta harmonia i ten ład i ten porządek w naszym małżeństwie jest niesamowity, o czym mogłem tylko śnić. Nie obyło się właśnie bez tej dyscypliny, bez modlitwy, pokuty, miłości. I to jest bardzo piękny owoc budowania relacji, ponieważ my jesteśmy stworzeni do udanych relacji. One nie będą zawsze udane, dlatego że kierujemy się miłością własną, a nie miłością ofiarną. Więc też piszę taką książkę, w przyszłym roku będzie też premiera, Niebo w sercu, metoda 7 gestów. Jak przekuliśmy z moją żoną gesty liturgiczne na nasze życie. Co robi kapłan, jak przychodzi na mszę? Najpierw całuje ołtarz, więc ja rano codziennie całuję moją żonę. Do 12 już mam z głowy sprawę załatwioną. Do tego dokładam kawkę, chociaż modliłem się na różańcu do Matki Bożej przez długi czas, bo moja żona pije kawę na czczo, a jako dietetyk stwierdziłem, że to jest kompletnie bez sensu, to jest niezdrowe. A odpowiedź z nieba była zaskakująca. Po długiej modlitwie starte kolana przyszło takie olśnienie: a wstań ty chłopie wcześniej, zrób tej żonie kawkę.
No i tak robię. Jest cudowny dzień, tak? O 12, jak już się robi lekkie napięcie, to się pytam, co kochanie zjesz na kolację. I już znowu do 18 mamy spokój. Wieczorem idziemy na 18.30 na mszę świętą wspólną i tak naprawdę cały dzień jest piękny i cudowny. I to jest właśnie budowanie więzi i Eucharystia nauczyła nas najważniejszego, wspólna Eucharystia, że wielka miłość jest w małych rzeczach. Bo Pan Jezus ukrył się w takim małym kawałku chleba. I to wystarczy. Wpatrywać się w ten chleb z wiarą, że tam jest Bóg i cały raj, który na nas czeka. I to jest to budowanie więzi z Bogiem, które z czasem musi być większe niż więź z samym sobą. Tak? O tym powiemy też w tej kulturze odnowy, nie tylko postu, ale krok wyżej, zaraz zrobimy. Po co to wszystko, jaki to ma sens. I tutaj jest ten mechanizm naszego człowieczeństwa, bodziec, wybór, reakcja. Zawsze jest bodziec, tak? Kawa na czczo jest niezdrowa. Jaka reakcja? Ja pierdykam. Po cholerę ty pijesz tą kawę, kobieto. Daj sobie z tym spokój. Nie czytałaś i tak dalej, i tak dalej. Cały dzień za trud. I do bani wszystko, tak? A tu jest bodziec. Kawa jest niezdrowa, ale miłość jest ważniejsza. I tak dalej, i tak dalej. Wybór? Mam wybór. Mogę wybrać. I tu jest ten problem. Jesteśmy reaktywni, a nie refleksyjni. Ja byłem ultra reaktywny. Na wszystko reagowałem po prostu natychmiast, tak? Okazało się, że przez odnowę kultury kontemplacji, adoracji, częstego spotykania z Panem Jezusem zostałem przemieniony. Nie jakimś poradnikiem, nie jakąś sztuczką, tylko właśnie Jego krew dokonuje w nas tej przemiany, ale trzeba też umieć z tym współpracować. I jak Sokrates powie, najbardziej napój smakuje spragnionemu. Czyli to pragnienie jest tą miarą przyswajania tej mocy duchowej z Eucharystii. Tak? Święty Paweł doskonale o tym pisze, że Eucharystia przyjmowana w nieczystości może nawet zagrażać naszemu zbawieniu. Więc mam na myśli właśnie ten proces tego pragnienia. I wierzcie mi, że moja kochana małżonka przez wiele lat nie chciała uczestniczyć codziennie w Eucharystii, więc też te kilka lat jak natrętna wdowa się o to modliłem grzecznie z różańczykiem i przyszedł taki moment i przyszła, mówi, wiesz co, będę z Tobą chodzić codziennie na Eucharystię. Mówi, jak to się stało? Nie mogę Ci powiedzieć, ale Pan Jezus użył pewnego podstępu i nie mogę Mu odmówić. To było dla mnie zaskakujące i to jest przepiękny dar, tak? Czego Wam życzę, ale oczywiście moja żona o tym nie wie, że nie obyło się bez też konkretnego postu w tej intencji i wielu świętych, łącznie na czele ze świętą Hildegardą. Także bodziec, wybór, reakcja, refleksja. Człowiek refleksyjny to jest człowiek kontemplacyjny i do tego zmierzamy autorefleksja i autosugestia. To jest mechanizm, który stosowali właśnie ojcowie pustyni. To tak jesteśmy stworzeni, żebyśmy podejmowali mądre decyzje, musimy mieć autorefleksję. A komunikacja między duchem a umysłem to jest autosugestia. Czyli nasz duch nieustannie w sposób językowy wysyła do naszego umysłu jakieś plany, marzenia, wyobraźnie, czerpiąc z pamięci. To jest bardzo skomplikowany proces, ale my nie potrzebujemy go nawet poznawać. Chodzi o to, żeby w tej autorefleksji usposobić naszego ducha do czegoś nowego. Wgrać mu jak gdyby nowy program. I wtedy to wszystko zacznie inaczej działać. Dokładnie tak jak z tą kawą. Piąty punkt to jest żołądek czy rozsądek. Bardzo ważny aspekt. To jest nasza kultura stołu. Więc tak naprawdę katolik nie może powiedzieć o jakiejś diecie, tylko kulturze stołu. I trudno wyleczyć jakąkolwiek chorobę przewlekłą, jeżeli najpierw nie przywrócimy równowagi metabolicznej w naszym organizmie. Czyli tak naprawdę kolejny wielki lekarz, pamiętajcie, sen wielki lekarz, żołądek wielki lekarz. To jest też klasyka medycyny świętej Hildegardy. Dokładnie ona to wszystko opisywała, zresztą to będziemy wąkować po przerwie. I Pan stworzył z ziemi lekarstwa, człowiek mądry nie będzie nimi gardził. I tu widzimy mądrość Stwórcy, który zachęca człowieka do tego, aby czerpał nie tylko z ziemi pożywienie, ale żeby to pożywienie było dla nas lekarstwem. I taki był zamysł naszego Stwórcy. Czy tak jest w naszym życiu? Zadajcie sobie to pytanie. Nie jest zatem istotne, co zjem, lecz to, co przyswoi nasz organizm.
To jest bardzo ważne. Można jeść bardzo dużo rzeczy, ale przez nieszczelne jelita, które widzieliście na slajdach, może to wszystko przelatywać jak przez durszlak. I tak naprawdę nic z tego nie skorzystamy, ponieważ trzeba najpierw zabrać się za to, o czym mówiłem wcześniej, czyli dom. Nasze ciało to jest dom, który często trzeba zrobić remont kapitalny. Opłaca się to zrobić i zainwestować, ponieważ później cieszymy się cudownym, pięknym mieszkankiem. I uwaga, mądrość Syracha, z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie powoduje roztrój żołądka. I teraz najważniejsze, Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Co czytamy? Z przejedzenia wielu umarło, ale umiarkowany przedłuży swoje życie. Czyli umiar. Umiar we wszystkim. To jest podstawa i to jest obietnica. Przedłuży swe życie. Jeżeli nie macie umiaru, kompulsji i tak dalej, to trzeba się modlić o ten umiar i stosować post od przejadania się od różnych takich rzeczy. Szósty punkt naszej układanki immunologicznej to ruszaj się i dotleniaj. I to jest niezwykle proste. Jaka jest aktywność najlepsza dla mnie? Odpowiedź jest prosta. Taką, jaką sobie wybierzesz. Często mamy z tym problem, nie mam czasu i tak dalej, i tak dalej. Niestety tutaj jesteśmy stworzeni też do aktywności. Czasy są takie, że jesteśmy przykuci do ekranów, do foteli. Trzeba znaleźć czas na aktywność i ja zachęcam do gimnastyki porannej, czy w ciągu dnia, chociaż kilka minut, ale codziennie, bo lepsza jest aktywność regularna każdego dnia niż raz na jakiś czas. To jest podstawa w ogóle. W Japonii na jakiejś wyspie robili badania i tam jest średnia w wieku też koło stówki. Średnio 14-15 minut przez całe życie robią tylko gimnastykę, pracują w ogrodzie i to wystarczy. Także my nie jesteśmy stworzeni, jeden z lekarzy, Bodo Kukliński, niemiecki, znany ekspert od medycyny mitochondrialnej, pisze, że człowiek nie jest koniem wyścigowym. Absolutnie. Został stworzony do tego, żeby pracować w ogrodzie, malować płot, robić żonie kawę i tak dalej, i tak dalej. To w zupełności wystarczy, tak? Czyli aktywność regularna i uwaga, znowu najważniejsze. Po co mi ta aktywność? Bo z tym jest problem. Z miłości, aby służyć, kochać, żeby ciało mogło służyć Panu Bogu. I wtedy będziecie czerpać radość z aktywności, nawet z takiej zwykłej porannej gimnastyki. To jest bardzo ważne, aby robić wszystko właśnie we właściwym trybie motywacyjnym. I około 80% tlenu, co warto zapamiętać, znajduje się w wodzie. Dlatego zrobię łyk wody. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ jesteśmy odwodnieni, a przez to nie mamy właściwej ilości tlenu, czyli trzeba się właściwie nawadniać. Ktoś powie, no dobra, ale teraz mam wypić 1,5 litra wody, czy 2, czy 2,5. Nie jest to tak istotne jak pamięć nawadniania. Czyli żeby pamiętać o tym, żeby co jakiś czas po prostu sobie coś tam wypić i jeść kuchnię nawadniającą jak najczęściej, czyli warzywno-zbożową. Nic lepszego nie znajdziemy w tych czasach, kiedy umieramy z przesytu, ponieważ ludzie jedzą mięso niemal codziennie i za dużo białka od zwierzęcego, a kiedyś było odwrotnie, jeden dzień jadło się mięso, tak? Więc dzisiaj umieramy z przesytu i trzeba to zmienić. Nie jest to regułą u osób chorych, wyczerpanych, bo czasem muszą to mięso jeść, żeby te mitochondria ożywić, ale tak jak mówię, tutaj post jest bardzo ważny, żeby o nim pamiętać, kiedy się przejadamy. I właśnie tlen, który jest niezbędny, działa również na te patogeny, o którym Wam mówiłem, pasożyty. Ponieważ pasożyty, dzisiaj też powszechna choroba, na przykład borelioza, to są krętki boreliozy, bardzo dużo mam pacjentów też z tymi problemami, to są beztlenowce. One potrzebują niewielkiej ilości tlenu do życia, ale w nadmiarze tlenu w komórkach po prostu obumierają. Dlatego dużo chorób możemy wyleczyć w sposób po prostu prowadzenia odpowiedniego stylu życia. Siódmy punkt, mineralizacja naszego organizmu. I tutaj warto sobie zadać pytanie. Przede wszystkim taka teza, że człowiek jest chodzącą tablicą Mendelejewa i to nasz Pan Bóg tak nas stworzył. Bardzo ważna refleksja. I czy jesteśmy skazani na naturalną suplementację? Niestety większość ludzi, szczególnie przewlekle chorych, tak. Dzisiaj trzeba o tym pamiętać. Szwajcarzy robili badania w Europie przez 25 lat. Badali właśnie poziom minerałów w marchwi, szpinaku, ziemniakach i brokułach w wielu miejscach. Okazuje się, że gdybyśmy chcieli sprzed 30 lat
osiągnąć poziom wapnia z ziemniaka, to trzeba by było 20 kg dziennie zjadać. Czyli po prostu mamy ogołocone przez uprawy nieetyczne konsumpcje gleby. Szczególnie tutaj kobiety narażone są na duży problem immunologiczny, bo jest bardzo niski poziom selenu. Ja też stosuję suplementację u wielu kobiet, też w tych procesach onkogennych bardzo skutecznie. Selen i jod to są takie dwa pierwiastki. I też jest takie badanie japońskie. Amerykanie przeprowadzili na tysiącach kobiet, Japonkach, które żyją w Japonii i Japonki, które żyją w Ameryce. I okazuje się, że 70% więcej nowotworów piersi jest w Ameryce, Japonek na diecie amerykańskiej, a znikomy procent jest w Japonii, ponieważ ta dieta jest obfita w selen i jod. Do tego doszli naukowcy. I również w Polsce zachęcam też do tego, aby dbać o te pierwiastki. One są niezwykle cenne. Oprócz oczywiście magnezu, witaminy D3, ale kiedy suplementujemy witaminę D3, trzeba okresowo robić badanie, bo ona po prostu może być też dla nas toksyczna. To jest bardzo ważny aspekt. Suplementacja, możemy się od niej uzależnić. Możemy popaść w skrajności, tak jak ze wszystkim, czego Wam też nie życzę. I proporcje jednak pierwiastków w organizmie odzwierciedlają równowagę biochemiczną, niezbędną dla zachowania naszego zdrowia. Tak jak mówiłem, jesteśmy tablicą Mendelejewa. Ja na tym pracuję, to jest medycyna komórkowa, czyli pracuję medycyną detoksykacyjną, komórkową i mitochondrialną. To są medycyny przyszłości. To jest bardzo ważne i można sobie zrobić badanie pierwiastkowe z włosa, żeby ustalić poziom pierwiastków. Nie jest to refundowane, ale też nie jest jakoś strasznie drogie. Można sobie zrobić, wysłać włos do laboratorium, czy w Cieszynie, czy w Łodzi, korespondencyjnie i faktycznie zobaczyć, ponieważ wcześniej możemy zaobserwować, czy organizm przypadkiem nie zmierza do jakiejś choroby związanej z niedoborem pierwiastków. Ale najlepiej byłoby zacząć po prostu zdrowo jeść. Pokonaj pośpiech. Będziemy powoli lądować w tej konferencji. Bardzo ważny aspekt to jest właśnie ta refleksja, że za każdą naszą myślą w ciele podążają biliony wiązań biochemicznych i od tego, jak żyjemy, bardzo dużo zależy. Pośpiech jest po prostu złodziejem czasu na udane relacje i miłość. Ostatnio prowadziłem tą konferencję dla takiej wspólnoty i kiedy wyświetlił się ten slajd, jedna z pań zaczęła się dziwnie zachowywać, druga też, koleżanka jej, zaczęły się chichotać, śmiać. Później się okazało, że jedna z pań ma na nazwisko Pośpiech, a druga jej dogryzała, że ona jest złodziejem czasu na miłość. Także było tak wesoło podczas tej konferencji, ale tak jak mówię, gdybyście posiedzieli ze mną w gabinecie, szybko byście się przekonali, że faktycznie to przebodźcowanie, pośpiech w życiu to jest tragedia współczesna i tutaj trzeba sobie zbadać serce, co jest źródłem pośpiechu w Twoim życiu i otoczeniu i zacząć na tym polu pracować, ponieważ to doprowadza do wielu tragedii życiowych, właśnie braku czasu, przebodźcowania, o czym już wspomniałem. Zdumienie i kontemplacja. I tu wchodzimy w to terapeutyczny świat, też trochę świętej Hildegardy. To jest nasza natura, którą powinniśmy właśnie odkrywać, fascynować się. Zdumienie nad tym, co Bóg dokonał w naszym życiu. Czyli można powiedzieć, że właśnie w wcieleniu Chrystusa Hildegarda przypina najważniejsze wydarzenie we wszechświecie. I kontemplacja. I alpinistą nie zostaje się poprzez znajomość nas szczytów. Żeby się wspiąć na te wyżyny kontemplacji, musimy przede wszystkim mieć fundament kontemplacji, czyli powołanie do miłości. Jesteśmy powołani do miłości i wspinamy się na ten szczyt miłości. I są trzy poziomy kontemplacji w codzienności, szczególnie ta pierwsza to jest żyj tu i teraz, żyj tą chwilą. To jest bardzo trudne, ale konieczne w naszych czasach. Ta chwila należy do mnie, taka autorefleksja właśnie. Drugi punkt tej układanki to jest kontemplacja oddychaj miłosierdziem. Bardzo ważny aspekt, zresztą święta Hildegarda uznawała miłosierdzie za najważniejszą medycynę Boga, o czym powiemy. I trzeci punkt to jest ten szczyt, do którego zmierzamy, czyli nie zmierzam do kresu, tylko zmierzam do celu. Czyli zmierzam do nieba, żyj wiecznością. I te trzy kontemplacje, te poziomy działają synergistycznie, czyli kontemplując w codzienności życie tu i teraz,
wiedząc o tym, że wszystko jest miłosierdziem Bożym, co nas spotyka, że Bóg splata okoliczności dla naszego dobra, nawet trudne sytuacje. Zresztą świętej Faustyny przeczytamy takie znamienne słowa. Ja sprawiam trudności i przynoszę rozwiązania Pana Jezusa. Będziemy też inaczej żyli, inaczej będziemy oddychać tym miłosierdziem. Czyli wejść na ten szczyt kontemplacji, to jest uwierzyć w to, że nie jestem dzieckiem przypadku. To jest bardzo ważne, tak? Czyli uwierzyć w to dziecięstwo Boże, że Bóg zatroszczy się o wszystkie moje sprawy, szczególnie kiedy toczą nas wojny, pandemie, inflacja, różne inne rzeczy. Tego jak naprawdę najcenniejszego lekarstwa, żeby kontemplować też, że zmierzamy do domu, jesteśmy w podróży. I to wywołuje też w organizmie niesamowite procesy uzdrowienia, czego sam doświadczam i wielu moich pacjentów, właśnie kontemplacja w codzienności. Życzę Wam tego z całego serca i o to trzeba się też prosić Boga. Panie, naucz mnie kontemplacji i stwórz miejsca, abym mógł tego doświadczyć. Więc ja w moim życiu przekonałem się, o czym pisze też święta Hildegarda, że wszelka płodność pochodzi z życia wewnętrznego. Więc czas muszę mieć codziennie na kontemplację, na adorację, na Eucharystię i na różaniec. Tak? To jest modlitwa kontemplacyjna, przepiękna, ale o to znowu trzeba zaplanować te miejsca w ciągu dnia i to będzie pracować na nasze zdrowie, jak prawo grawitacji to działa. Najważniejsza w tym wszystkim jest kontemplacja miłosierdzia Bożego, ponieważ to jest ten obraz, który przychodzi nam zbawienny w tych trudnych czasach. Pan Jezus mówi słowami świętej Faustyny: nie chcę już kalać zbolałej ludzkości, jak czyniłem to w Starym Zakonie, pragnę ją przytulić do mojego miłosiernego serca. Czyli Bóg pragnie bardziej nas niż my Jego. Zawsze tak będzie. My nie potrafimy tego zrozumieć, przyjąć, ponieważ zatraciliśmy dar kontemplacji miłosierdzia w codzienności. To jest bardzo ważny aspekt. I tutaj naprawdę nic piękniejszego nie znajdziemy, ponieważ Bóg, Pan Jezus zawsze dotrzymuje słowa, a to jest niezwykle ważne, ponieważ to są słowa Pana Jezusa. Jedynym naczyniem, którym czerpię się z miłosierdzia mojego, jest ufność. Dzisiaj nie mamy ufności. A pandemia będzie taka, a wojna będzie taka, a trzeba robić zapasy, a odetną mi prąd, a nie będzie gazu. A Pan Jezus mówi: ale daj sobie spokój, Marek, z tym wszystkim. Chłopie, przecież ja życie za ciebie oddałem. To ja ci gaz odetnę? No weź ty się zastanów. No dziecko, no. Spójrz na krzyż. Gaz ci zabiorę. Albo dres ci sprzedam gdzieś. Nie. Ufność. Wszystko będzie dodane, co potrzebne. A my dzisiaj w tym świecie przebodźcowane, wierzcie mi, kochani, że naprawdę potrzebujemy trochę, żeby nam odcięto trochę ten gaz, bo umieramy z przesytu. Umieramy z przesytu, z nadmiaru. Syndrom przekarmionego kota to jest współczesna cywilizacja. I człowiek doświadczy dopiero coś, jak coś straci. Tak? Ja już nie kupiłem sobie do kominka kubików dwóch drzewa w tym roku, palę sobie raz w tygodniu, tak? I tak dalej, i tak dalej. To jest potrzebne. Umiejętność akceptacji tego, co przychodzi, bo to jest dobre. Świat potrzebował pandemii. Dla mnie to były globalne rekolekcje pod hasłem: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pan Bóg zrobił 3-letnie rekolekcje dla całego świata, tak? Dużo ludzi odeszło do wieczności, no ale wierzymy, że oni wpadają w ramiona raju. Nie wszyscy zdążą tam, oczywiście, jak wiemy, ale właśnie ten postęp obojętności, to miłosierdzie Boże rozpościera się w sposób niesamowity. I my jesteśmy dzisiaj do tego, kochani, wszyscy zaproszeni. Pan Jezus powie: zbawiaj ze mną świat, a zobaczysz, że nagroda będzie piękna. Gaz ci taki włączy w niebie, że po prostu się nie skończy po prostu ten gazoprąd. Tak? Będziesz cieplutko miał super u mnie. Tutaj nie doświadczymy w pełni raju, ale te słowa są piękne i trzeba się w nie wsłuchać, że naprawdę Pana Boga bardzo interesuje zdrowie. Gdybyście posiedzieli ze mną w gabinecie i zobaczyli, jak Pan Jezus i Matka Boża się troszczą o lekarstwa, o zdrowie, o suplementy dla pacjentów, o pieniądze nawet. Przypomina mi się taka historia jednej pani bardzo ubogiej, która miała ze mną telekonsultację. No ja mówię: to proszę się pomodlić do Matki Bożej, żeby pieniądze z nieba spadły. No skończyło się spotkanie, rozmowa i ona później do mnie dzwoni: Panie Marku, no to ja... Iwona, pamięta Pan tą konsultację? No pamiętam, co tam Pani Iwona. No wie Pan co, muszę Panu coś powiedzieć. Jak Pan powiedział, żeby pieniądze spadły z nieba, ja jestem uboga od urodzenia, ciągle na nic nie mam, wszyscy skąpi w koło,
No to jak pan to powiedział, pomyślałem, że pan coś ma z głową. Ładne książki pan napisał, ale pan jakieś banioluki opowiada. Ale nie miałem wyjścia. Stwierdziłem, że zrobię tak, jak pan mówi. Napisałem ten list do Pana Boga. Mówię, niech mi pieniądze z nieba spadną. Przychodzi moja mama i mówi tak. Córko, wyobrażasz sobie, że ci dranie nie wymienią mi okien, ponieważ jest jakiś konserwator zabytków, a mam w kopercie kilka tysięcy złotych i coś mi podpowiada, żebym ci dała tą kasę. Nadmiar jeszcze był pieniędzy, jeszcze zostało na dużo fajnych rzeczy. Tak? Ona mówi, od tej pory ja będę tylko do Matki Bożej Pieniężnej się modlić, panie Marku. Taka prosta, fajna kobieta, ale to było niesamowite doświadczenie. I to jest właśnie ten aspekt tej ufności, że Pan Bóg troszczy się o najdrobniejsze rzeczy. O to, żeby tą kaszę ugotować, żeby tam kupić te lekarstwa. I mamy też pewien obraz taki podobny, który mnie do tego bardzo przekonuje właśnie w dzienniczku świętej Faustyny, kiedy siostry kupiły dla niej bardzo drogie lekarstwo. A ona, wiedząc o tym, że było drogie, no przez tą swoją trochę okazało się fałszywą pokorę, brała po pół łyżeczki zamiast całą. I objawia się Pan Jezus, mówi, hello, no ale jak to? Miałaś brać całą, nie podoba mi się to. Przyjmij to z wdzięcznością, tak? Czyli zobaczcie, lekarstwa, suplementy, to wszystko Bóg widzi, nasze zdrowie, nasze komórki, nasze mitochondria. Naprawdę otwórzcie się na Boga, bo często jest tak, że nie mamy tej ufności, a słowa, żeby kończyć ten wątek tak optymistycznie, są niesamowite też, które wypływają z dzienniczka świętej Faustyny, Pana Jezusa zresztą. Smucą mnie dusze, które proszą o mało. Smucą mnie dusze, które proszą o mało. Czyli proście o wszystko. Ja tak poprosiłem. Zobaczcie, ile książek napisałem. To nie ja. Tak? Moja żona mówi, to jest niemożliwe, żeby taki osioł jak ty napisał tyle książek. To Pan Bóg zrobił. Oczywiście, że tak. Nie? Kolejne w drodze. Tak? To jest piękne. To nie chodzi o jakąś pychę. To wszystko jest dla Pana. Wszystko jest dla Niego, bo On zrobił największy gest, oddał za mnie życie. I to jest mój największy skarb. Nie, że jestem wykształcony, że jestem dietetykiem, że jestem osobą publiczną, że podróżuję, że mam fajne dzieci i tak dalej, że jestem zdrowy. To nie jest moją wartością. Moją wartością jest najważniejsza rzecz, że Jezus oddał za mnie życie i stał się dla mnie pokarmem. To jest moja wartość i to jest moje życie. I tego mam życzę z całego serca, żebyście mieli takie przekonanie, bo nic wam wtedy nie grozi. Żaden Putin i tak dalej, i tak dalej. Oni nie mają do nas dostępu, do naszego serca. Oni mogą robić najgorsze rzeczy na świecie, ale Bóg, do Niego ostatnie słowo zawsze należy. I to jest nasza ufność. My jesteśmy pod płaszczem Maryi, Polacy. Z tego kraju ma wyjść iskra, która zapali cały świat. Więc mamy obietnicę. Ciarki mi teraz przychodzą, więc chyba mówię coś na rzeczy. Tak? Nie ma żartów. To jest podstawa. I Bóg chce nas dzisiaj zapalić jako te iskry, żebyście jutro poszli na mszę z Nim się spotkać. Bo diabeł przyjdzie i powie, dobra, we wtorek, w środę, w czwartek i tak dalej. Nie? Jutro jest niedziela, oczywiście wiemy, Dzień Boży, ale w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Żebyście właśnie zapragnęli tego pokarmu nieśmiertelności, ale zrobić to jako mistyczny szafarz. Na czym to polega? To jest piękny mechanizm, czyli przyjmować komunię za tych, którzy tego nie czynią. I to jest gest niesamowity, który każdy z nas musi zaplanować, bo każda msza ma swoją godzinę i czas i trzeba przyjść na ten czas. Tak samo jest z moim czasem. Trzeba to zaplanować. Czyli najkrótsza modlitwa dziecka Bożego jest i ćwiczenie zarazem, które ja wykonuję od lat. Wdech Jezu, na wydech ufam Tobie. I takie gimnastyki codziennie Wam życzę przez 5-7 minut po prostu. Tak? Wymachy jakiekolwiek i ta gimnastyka to wystarczy. Konsultacja klucze uzdrowienia. Kończymy i teraz będzie krótka konsultacja z Wami. Otworzymy Wasze serca. Żadnej hipnozy, obiecuję. To są po prostu zwykłe pytania, które uruchomią w Was pewien proces zmiany. Jeżeli będziecie chcieli przejść taką drogę, to właśnie napisałem książkę Metoda Siedmiu Kluczy, która jest też oparta na tym. I tak jak mówię, mądre zadane pytanie szybciej uruchamia proces zmiany niż czytanie tych wszystkich opasłych tomisk. Nie ma nic z tego złego, żeby zdobywać wiedzę, ale właśnie, żeby ją też stosować, to jest problem. Dlatego Pan Jezus też powie takie znamienne słowa. Objawiam, wychwalam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, a roztropnymi, a objawiły się prostaczką.
A drugie takie słowo, które też mi przychodzi właśnie, że jeżeli dzisiaj nie staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Czyli trzeba to po prostu być tym dzieckiem, ale nie dziecinnym i zabrać się za swoje życie i swoje zdrowie z miłości, żeby jak najdłużej żyć i jak najlepiej służyć. Pierwsze pytanie, o czym marzysz? Zamknij na chwilę oczy i jedno marzenie. Jedno. Popatrz, czy ono jest. Jakie ono jest. O czym marzysz? Co jest tym jednym najważniejszym marzeniem w Twoim życiu? Ponieważ to jest najważniejszy aspekt w Twoim życiu teraz, w tym momencie, w którym jesteś. Tak? To mogą być różne rzeczy. Mogą być problemy, które chcesz rozwiązać. Może być jakiś święty spokój, wyjazd, ucieczka. Bardzo często słyszę na przykład, o czym Pan, Pani marzy w gabinecie, wyjechać z tego miasta, w którym żyję. Albo żeby to, albo żeby tamto. To są takie naprawdę już ciemne chmury w naszym sercu i trzeba za tymi marzeniami pójść za rękę z Panem Bogiem, żeby On w tą bezradność często wszedł. A może są piękne rzeczy, szczytne i prosić Boga o to, o czym mówiłem. Smucą mnie dusze, które proszą o mało. Panie, daj mi w tym marzeniu wszystko, co chcesz. Bądź wola Twoja. I to wystarczy. Marzenia się spełniają, kiedy je mamy. Bardzo dużo ludzi na to pytanie w gabinecie patrzy się w sufit, nie ma w ogóle marzeń. Ludzie nie marzą. Tak naprawdę umierają w tym bezmiarze po prostu nędzy, tęsknoty samotności. A my jesteśmy na wzór podobieństwu Pana Boga marzycielami. Mamy marzyć o dobrych rzeczach pięknych i spełniać je z miłości dla miłości. Jakie masz relacje? Zadaj sobie teraz pytanie, szczególnie te najbliższe. Mama, tata, syn, ojciec, córka, mąż, żona. Tu największe rany sobie zadajemy. I najważniejsze, co robię ja, żeby te relacje poprawić, a nie czego oczekuję. To jest to uzdrowienie. I nie możesz dać, czego sam nie masz. Kiedy przychodzę do domu sfrustrowany, pełen egoizmu, patrzenia na siebie, niestety nie uzdrowię żadnej relacji. Nie ma takiej opcji. Muszę mieć w sobie pokój. Pokój Chrystusa. On może wszystko. Więc muszę się karmić tym pokojem, wejść na ten szczyt. Po pierwsze kontemplacji, a drugie modlitwy, czyli Eucharystii. Czy potrafisz odpoczywać? Bardzo ważny aspekt, mówiliśmy o tym dzisiaj i często powtarzam, choroba to najczęściej brak równowagi między pracą i odpoczynkiem. Bardzo ważny aspekt. I co przynosi Tobie radość? Kolejny punkt, pytanie bardzo ważne. Tu warto się zatrzymać na chwilę. Co jest radością w Twoim życiu? Choć jedna rzecz. I czy faktycznie robię ruchy w tym kierunku, aby być radosnym? Bardzo ważne. Nie posiadasz niczego, czego nie otrzymałeś. Więc jak patrzę na drugiego człowieka? Oceniam, krytykuję, hejtuję. To jest bardzo ważne dzisiaj. Jesteśmy dzisiaj cywilizacją hejtu, plotki, obmawiania, polityka i tak dalej. Nie ma w sercu absolutnie pokoju, kiedy tak żyję. Kiedyś miałem takie spotkanie w TVN-ie. Weszła do studia pani Gessler. No i tam zaczęły chrząkać, narzekać i tak dalej. Ja tam obraz wyświetliłem tym znajomym. Mówię, wyobraźcie sobie, że jedziecie samochodem na trasie. I macie dachowanie. Jesteście w sali połamani, a pierwszą zatrzymuje się Magda Gessler. Czy ona zadzwoni na pogotowie, wam pomoże. Nigdy nie wiadomo, kto stanie na waszej drodze. I z mojego życia taką sytuację wam opowiem. Kiedy właśnie wszedłem w konflikt z kimś w podróży, byłem nieprzyjemny. No i ja po jakimś czasie zachorowałem na półpasiec. Wylądowałem w szpitalu. Okazało się, że to był mój lekarz prowadzący. Jak wszedł na salę, to myślałem, że padnę po prostu. Od tej pory już nikogo nie oceniam, bo nigdy nie wiadomo, kto stanie w moim życiu. To ważne. Jak dbasz o rozwój duchowy? Nie czy dbasz, ale jak dbasz. Nie chodzi o ilość, ale chodzi o jakość, aby nasze życie duchowe nie wyczerpało się na poziomie pobożności, tylko miłości. Czy Pan Jezus jest policjantem w krzakach? Czy tak naprawdę przyjacielem, bo do tego zmierzamy. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli przyjaźń z Bogiem, prawdziwą przyjaźń, piękną relację.
Nie jest to łatwe w czasach trudnych, kiedy przeżywamy cierpienie, kłopoty, choroby najbliższych, ale jest to możliwe z jednego względu. Ponieważ nie ma i nie będzie takiego przyjaciela jak Pan Jezus, a cóż to byłby za przyjaciel, który by nas zostawił w biedzie, kiedy jesteśmy w największej potrzebie. W ten sposób chodzi o to, że trudne sytuacje Pan Bóg też dopuszcza, aby z tego wyprowadzić większe dobro. I ten świat potrzebuje też oczyszczenia. Moim zdaniem też potrzebował pandemii, żeby też wejść w tą głęboką refleksję, czy żyje miłością, czy ocenianiem. I odporność prawdziwa jest z ducha, a nie z brzucha. To jest taki ostatni klucz uzdrowienia, który chciałem Was właśnie zachęcić, żeby budować tą odporność nie tyle od tych wszystkich immunologicznych pojęć, chociaż one są niezwykle ważne, ale właśnie od naszej duchowej sfery. Ostatnie pytanie, co jest powodem lęku w Twoim życiu? Tutaj warto też wejść w tą przestrzeń, mówiliśmy o tym przed chwilą, czyli tam, gdzie lęk się gnieździ, ufność być powinna. Czyli jeżeli jest dużo lęku w moim życiu, to jest za mało ufności i trzeba to wypełnić miłosierdziem Bożym, szczególnie tą kontemplacją. Ostatni punkt, co dziś zjadłeś na śniadanie? Śniadanie zjedz jak król, prosta odpowiedź, szybka. Śniadanie to jest poranny fundament zdrowia. To jest podstawa, abyśmy dobrze zaczęli dzień, trzeba się dobrze już od początku odżywiać, ale o tym w praktyce powiemy sobie w konferencji numer 2, jak będziemy wałkować po przerwie świętą Hildegardę w praktyce. No i najtrudniejszy, to jest ostatni slajd, najtrudniejsze zadanie, utrwalaj zdrowe nawyki. Weryfikacją tego jest hotel all inclusive. Czyli zamiast jednego śniadania zjem 3 albo 4. Jeżeli tak jest, to wszystko muszę zacząć od początku. Czyli przejadanie się, konwulsje, tego nikomu nie życzę. I jeżeli uda nam się przeprogramować to myślenie, o czym dzisiaj mówiłem, to te nowe przyzwyczajenia zaczną pracować w naszą korzyść automatycznie. Nie ma jak tempomat w samochodzie i to zdrowie trzeba po prostu zaplanować. Jeżeli chcecie przejść takie tortury z Markiem Zarembą, to przygotowałem dla Was właśnie te publikacje, które stanowią całość Wzmocnij odporność w 7 tygodni, metoda 7 kluczy. Tam jest taki planer, w którym można sobie to wszystko notować, ale jak tam podejdę do stolika, to może słów więcej powtórzę. Dziękuję bardzo i życzę miłej przerwy. Przerwa, mam nadzieję, była bardzo pokrzepiająca. Sam skosztowałem tych pyszności. Chleb świetny. Smarowidła jeszcze lepsze. No i jakiś watykański przysmak mi się trafił. Jakieś ciasto takie świetne. Także w duchu świętego Jana Pawła II kroczymy dalej. Przez świętą Hildegardę, przez żołądek do serca, taki tytuł tej konferencji. Święty Jan Paweł II rozpoczął proces badania dzieł świętej Hildegardy długie lata zanim jak gdyby ten aspekt został utwierdzony przez Benedykta XVI, czyli świętość dla Hildegardy i właśnie, przepraszam, doktoryzacja 10 lat temu właśnie, czyli jak tak można powiedzieć, takie przypieczętowanie tej świętości w sposób niesamowity, bo to jest kobieta, ktoś kiedyś powiedział, kobieta orkiestra współczesnym językiem. Naprawdę święta Hildegarda to jest geniusz niepojęty, eklezjalny geniusz i geniusz kobiecości, których bardzo dzisiaj potrzebujemy. W ogóle kobieta w Kościele moim zdaniem odegra kluczową rolę współcześnie, jeżeli chodzi o siłę mistycznego ciała Chrystusa. To jest też piękne. Kobiecość w Kościele jest niezwykle potrzebna. Kobiecość dzisiaj w moim przekonaniu jest bardzo właśnie schorowana. Kobieta współczesna choruje, autoagresję, problemy układów hormonalnych, właśnie nerwowych, przepracowanie. Kobieta pracuje na 2 etaty. Dom, rodzina, praca zawodowa, emocjonalność kobiety, która jest bardzo wrażliwa, delikatna. Podobnie żyła też święta Hildegarda. Jak wczytamy się w jej dzieła, to nie było łatwe życie. W ten sposób też pokazuje nam, że będziemy się przedzierać przez te różne problemy, aż dostaniemy się do tego miejsca, o którym wszyscy marzymy. I tutaj ta konferencja właśnie
przez żołądek do serca skłania nas do takich refleksji kolejnych. Szczególnie żołądek to jest nasze centrum energetyczne odżywiania, wspierania łączenia i jednoczenia. Tak jak mówiłem, żołądek to wielki lekarz. W medycynie na przykład azjatyckiej, kiedy przychodzi ktoś chory na chorobę przewlekłą, najpierw lekarz w ogóle sprawdza, jaki jest układ trawienny. I dopiero kiedy on zostanie zharmonizowany, na ile jest to oczywiście możliwe, zaczynają się zabierać lekarze, specjaliści za inne choroby. To jest podstawa w ogóle, dlatego też zachęcam Was do tej refleksji, aby faktycznie o ten układ trawienny zadbać. Natomiast osoba o silnym żołądku powinna być stabilna i praktyczna. Oprócz dbałości o siebie powinna okazywać dbałość i troskę o słabszych. Człowiek, który źle trawi, który ma na przykład chorobę refluksową, zgagę, to jest bardzo powszechne dzisiaj. To jest człowiek, który często też zmaga się z takim profilem psychologicznym związanym z nietrawieniem otoczenia, różnych sytuacji, spraw, nawet samych siebie. To jest ten proces, który się zaczyna w naszym sercu, co się przekłada później na brak dbałości o właściwy pokarm, kompulsje, taki ogień trawienny, można powiedzieć, wątroba, śledziona, trzustka. Na tym poziomie zaczynają pojawiać się pewne dolegliwości. I to też wynika często z dużego skupienia na samym sobie. Tu trzeba też pamiętać o tym, że medycyna Boga jest medycyną paradoksów. To jest też piękny obraz tego, że jałmużna, na przykład z czasu, który możemy poświęcić ubogim, czy ludziom, którzy potrzebują tylko, żebyśmy ich wysłuchali, to często nie jest pozbywanie się pieniędzy, ale naszego egoizmu. I to leczy jak w sposób niesamowity. Ja mam też taką ukrytą, moją cichą działalność właśnie, że opiekuję się ubogimi, chorymi, cierpiącymi. Dużo udzielam konsultacji bezpłatnie. Wiem tak naprawdę tylko o tym ja. Często muszę też gdzieś porywany tym ogniem Ducha Świętego, rzucić się w wir, pozostawianie mojej pasji, mojej pracy po to, żeby zrobić coś kompletnie innego. Ostatnio z przystanku zabrałem bezdomnego, zabrałem go wykąpać, ogoliłem. On był w strapieniu, straszne strapienie ten człowiek, w zasadzie na skraju wyczerpania. Ja jak go goliłem, to się śmiałem, że wygląda jak Marilyn Monroe. On był przerażony na początku tym, a później po prostu śmiał się do rozpuku. Mówiłem mu, że Bóg go kocha, bez względu na to, jaką ma przeszłość, bo on strasznie był poraniony, alkoholik. Zrobiłem mu zakupy, odstawiłem go na przystanek. Zaproponowałem mu tak naprawdę, bo to Pan Bóg mu zaproponował, piękne życie. Znalazłem mu miejsce w ośrodku dla ubogich, mojego przyjaciela, księdza Mirka Toszy w Jaworznie. Zaproponowałem mu odwyk, lekarstwa, bo bardzo dużo chorób, ale nie przyjął tego. Nie przyjął tego. Wybrał życie jednak dalej, okąpany, wypachniony, elegancko, z termosem. Wrócił do tego środowiska. I co jest, dlaczego to jest ważne w naszym życiu, aby nie troszczyć się tak o swoje zdrowie, tylko o innych, ponieważ to jest kolejna obietnica Pana Boga. Izajasz, 58 rozdział. Przyjmiesz w dom właśnie biednego, przyodziejesz go, a twoje zdrowie zabłyśnie jak zorza. I tego też warto doświadczyć w życiu, żeby nie skupiać się za bardzo na sobie, tylko na tym, żeby tą miłość, którą w sobie rozwijamy, żeby ona mogła pracować w innym człowieku. Żebyśmy potrafili się tym dzielić, co otrzymujemy, bo po to jest tam to zdrowie. Nie chodzi o to, żeby jeździć tylko po przystankach i szukać bezdomnych. Nie, bo Pan Bóg widzi i szanuje nasze życie, nasze obowiązki. Ale co pewien czas będą w naszym życiu pojawiać się takie okazje miłosierdzia. I warto być na to uważnym, wyostrzyć swoje zmysły, ale też umieć rozeznać wolę Bożą. To jest bardzo nam potrzebne, bo wtedy uwalniamy się po pierwsze od tego przesadnego dbania o siebie, od tego egoizmu, a po drugie widzimy, jak Bóg kocha drugiego człowieka nawet w takim fatalnym stanie. I to jest właśnie osoba o silnym żołądku. Powinna być silna, stabilna, praktyczna i oprócz dbałości o siebie powinna okazywać dbałość i troskę o słabszych. To jest niesamowita recepta na udane i szczęśliwe życie. Ja się tym zajmuję od lat. Mam takiego Janka, który 25 lat mieszkał na wysypisku śmieci. W
W tej chwili ma mieszkanie, rower elektryczny, rentę, lekarstwa itd., itd. Niesamowita rzecz. Przez 7 lat z Jankiem doszliśmy do takiej po prostu poziomu, że on godnie odejdzie z tego świata, a był poraniony w sposób niesamowity. I jestem przekonany, bo opracowałem taki algorytm, gdyby każdy katolik w średnim wieku zajął się przez całe swoje życie tylko jedną taką osobą, to byśmy rozwiązali wszystkie problemy tego świata, które nas najbardziej po prostu determinują do tego, że też jesteśmy smutni, nieszczęśliwi. A w tym jest niesamowity potencjał szczęścia. Dlaczego od tego zaczynam? Ponieważ, tak jak mówię, to jest też najważniejsza rzecz w medycynie Boga, abyśmy obrali właściwy kierunek. Czyli serce nasze jest siedzibą uczuć, rozumu, woli i pamięci. I to jest to centrum decyzji moralnych całego niepodzielnego człowieka. Więc Pan Bóg wynagradza za zamiar, tak? Czasem się ze mnie śmieją, tak? Bo pojechałem z zupą komuś coś zanieść, a już gościa nie było. Ale to mnie nie przeraża. Wróciłem do domu, zjadłem tą zupę w myślach z tym ubogim, tak? Bo Bóg wynagradza za zamiar, nie na efekt. To jest najważniejsze. O tym trzeba pamiętać, tak? Ciepło pomyśleć o politykach, pomodlić się o nawrócenie dla Rosji, posiedzieć 2 godziny przed Najświętszym Sakramentem i modlić się, żeby się Putin nawrócił. To jest kompletnie dzisiaj dla ludzi nielogiczne. Ale właśnie takie jest miłosierdzie i o tym pisze święta Hildegarda, tak? Że gdyby świat się wziął cały za różaniec, to byłby pokój, o którym ludzie nie śnią. Także bierzmy się, kochani, za tą drogę, tą podróż. I tutaj święta Hildegarda w takim pierwszym obrazie pokazuje nam Boga, który jest malarzem, który maluje człowiekowi obraz jego przeznaczenia. I to jest obcowanie z przyrodą, ale nie tylko, ponieważ tak jak mówiłem, w centrum medycyny świętej Hildegardy i całej jej twórczości jest wcielenie Chrystusa. I kiedy patrzymy na ten piękny obraz stworzony przez Boga, bo ten świat został stworzony dla człowieka, dla tego romansu miłości między nami a Bogiem, umieszcza w pewnym momencie w tym obrazie serce swojego Syna. I to jest centralny punkt przełomowy w jej twórczości, ponieważ to dzieło, które tworzy, nazwane Siva, Poznaj ścieżki Pana, to jest właśnie zbawcza droga człowieka, czyli tu się odkrywa tak naprawdę tajemnica medycyny Boga w pełni. Wracamy do domu. Tak wygląda jedna z wizji. Ja tutaj puszczę w obieg takie dziełko z Niemiec. To są 1:1 takie kopie tych wizji. Ktoś może tam puścić, pooglądajcie sobie. Akurat byłem w Eibingen i to zakupiłem. Powertować, jak te wizje wyglądają. To jest język średniowieczny, nie jest łatwy, ale zwróćcie uwagę na tą wizję. W środku, w centralnym punkcie, bo to jest szczyt, góra, taki stożek, jest Stwórca, tak? To wygląda jak hostia. Czyli właśnie to jest ten szczyt modlitwy dla chrześcijanina na ziemi, Eucharystia. To jest jak gdyby zaproszenie do tego największego daru, aby stać się tym alpinistą Eucharystii, żeby codziennie się tam wspinać. I to nie jest łatwe, ale konieczne. I w tym kręgu niebiańskim, tych wszystkich hierarchii, w tej doskonałej harmonii, do której wracamy po paruzji, dzieci Boże są nawet wyżej niż aniołowie. Aniołowie zamykają jak gdyby ten krąg. Oczywiście to są różne zastępy aniołów, ale to jest niewiarygodne, jak Bóg ukochał nas, ludzi grzesznych, jaką cenę za nas zapłacił. I to jest właśnie kwintesencja tej medycyny. I teraz z zachwytem nad dziełami Boga człowiek powinien czerpać życiodajną siłę z tak zwanej zielonej siły viriditas, czyli obcować jak najczęściej z przyrodą, czerpiąc przy tym z życia kontemplacyjnego, o czym mówiliśmy w pierwszej konferencji. To jest niezwykle ważne i do tego was zachęcam, abyście planowali spotkanie z przyrodą, wyjście na spacer, w góry, gdziekolwiek, nad jezioro, zachwycać się, bo Bóg chce obcować w ten sposób. Czerpiąc przy tym właśnie z tego życia kontemplacyjnego ten dar, który Pan Bóg chce nam pozostawić i też tą życiodajną siłę. I tu oczywiście dzisiaj nie jesteśmy w stanie tych 40 minut przewertować 40 ponad lat twórczości świętej Hildegardy, ale postaram się w pigułce wam przedstawić te rzeczy, które są praktyczne i które ja sam stosuję i które działają naprawdę w sposób niesamowity. Czyli pierwszy krok to właśnie uruchomienie tego języka kontemplacyjnego w naszym życiu, po to, żeby wejść w tą przestrzeń mistycyzmu codzienności. To, o czym mówiliśmy, czyli kontemplacja miłosierdzia. I zadać sobie teraz kolejne pytanie.
co bardziej mnie w życiu interesuje? Sytość serca czy żołądka? To jest nasza podróż, tak? Co jest dla mnie bardziej sycące i ciekawe? I tutaj ewangelista Marek pokazuje antropologię tego mechanizmu powstawania choroby, o czym zaraz powiemy w kontekście optyki medycyny świętej Hildegardy, czyli z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli. W ten sposób pokazuje, że choroba na przykład psychiczna to nie jest kwestia tylko myśli czy umysłu, ale właśnie serca. Całe to zło z wnętrza pochodzi, czyni człowieka nieczystym, czyli musimy się skupić zawsze na tym samym, na naszym sercu. Tam się wszystko zaczyna i tam się wszystko kończy. To jest podstawa leczenia skutecznego i to jest medycyna Boga pod taką lupą Hildegardy, która ma taki trójnóg. Skrucha, miłosierdzie i pokuta. To jest podstawa właśnie tej medycyny. Zresztą skrucha była właśnie ulubionym tematem świętej Hildegardy. Mam takie dziełko, jedne z sióstr świętej pamięci z Aibingen, Walburga Storch. I właśnie ona pisze, że skrucha jest dla Hildegardy kwintesencją lekarstwa. Nie tylko dla duszy, ale także dla ciała. Bez niej wszelka sztuka lekarska może zwalczać jedynie symptomy choroby. I właśnie skrucha, daleka od obarczania człowieka poczuciem winy, wyzwala go spod panowania lęku. Skrucha nie tylko ma moc leczniczą, ale stanowi też podporę całej konstrukcji światów. W sposób poruszający i przemieniający ingeruje w życiowe procesy historii kosmosu. I w niej Bóg sprowadza do domu swoje zatrute przez człowieka stworzenie. Czyli to jest niezwykle ważna właśnie medycyna Hildegardy. Opiera się przede wszystkim na aspekcie duchowym, czyli ta skrucha pokora, następnie właśnie miłosierdzie i pokuta. Czyli można powiedzieć medicina misericordiae, czyli medycyna miłosierdzia i medicina penitentiae, medycyna pokutna. To jest podstawa, czyli dobrze przepracowane sakramenty są najbardziej lecznicze. I można powiedzieć, że ona jako wizjonerka widzi człowieka po upadku, po grzechu pierworodnym, następnie widzi dokładnie jak kamerą, którą Pan Bóg wprowadza do tego świata, proces uzdrowienia człowieka na wielu poziomach. Niezwykle ciekawe jest masę dzieł ciekawych przetłumaczonych w Polsce, które można sobie nabyć i poczytać. Ja postarałem się w mojej książce syntetyzować to wszystko, co faktycznie jest takim językiem uwspółcześnionym dla nas dostępne. Więc możecie też doczytać w tej książce Medycyna Naturalna Świętej Hildegardy. I tu są znamienne słowa samego Stwórcy, który poprosił Hildegardę, aby je zanotowała. Żądam od Ciebie srebra i złota. Jeśli zechcesz mi je dać, pomogę Ci. Mniejsze grzechy zmazuję w ludzkich jękach i łzach i dobrych postanowieniach, lecz za cięższe przewinienia powiadam Ci, człowiecze, przyłóż się do skruchy i poprawy, a ja okażę Ci moją łaskę i dam Ci życie wieczne. To jest w zasadzie w pigułce medycyna świętej Hildegardy, czyli zaczynamy od naszego serca, od tych wad, lubię, nie lubię, od tych fochów, dąsów, wszystkich tych takich rzeczy, które zatruwają nasze człowieczeństwo, poprzez pokorę. Nie fałszywą pokorę, ale taką pokorę. To nie może być na przykład milczenie karcące, bo święta Faustyna napisze też takie piękne słowa, że dusza gadatliwa jest jak truteń, nie dojdzie do świętości. Duszy milczącej Bóg może działać bez przeszkód. I tego Wam też życzę, że post właśnie, który będziecie podejmować, to post na przykład od nadmiaru mówienia, od nadmiaru komentowania, oceniania drugiego człowieka, tak? To jest bardzo trudne, ale konieczne, żeby zachować tego ducha kontemplacji. Bo duch kontemplacji to jest mechanizm, który będzie Was dyscyplinował we wszystkich rzeczach codzienności. Chce mi się ugotować kaszę, chce mi się pójść ze śmieciami, chce mi się posprzątać. Zło dobrem zwyciężam. Mimo tego, że to nie jest absolutnie moja sprawa, bo ktoś zawalił w domu, ktoś to po prostu tam nabałaganił i tak dalej, ale odpowiednia komunikacja i działanie jest tutaj bezsprzecznie konieczna. Rozmawiam o tym, co mnie boli, ale też biorę się konkretne do działania. Święta Katarzyna ze Sieny napisze, że też słowa Stwórcy, milszym jest ten, który więcej czyni, a mniej mówi. W ten sposób dojdziemy do sedna sprawy, czyli do siły skruchy.
I tutaj znowu synu w chorobie swojej nie odwraca się od Pana, ale módl się do Niego, a On Cię uleczy. Ja zostałem uzdrowiony z wielu chorób, oprócz Hashimoto, podczas Eucharystii. Takich przewlekłych, które mnie toczyły. Wirusowe jakieś problemy, tam miałem zapalenie ciężkie prostaty i tak dalej. To jak gdyby była praca z grzechem, to powodował grzech w moim życiu. Bóg mi dawał światło na ten grzech, który najbardziej to ranił. Ja brałem go na warsztat, pracowałem, pokutowałem i nagle ni stąd, ni zowąd przychodziło całkowite uzdrowienie. W sposób niesamowity. Masę pacjentów też zostało w mojej poradni uzdrowionych w ten sposób. Z różnych przewlekłych chorób, właśnie podczas mszy świętej, czy adoracji nawet Najświętszego Sakramentu. Ale też często jest taka sytuacja, że to wymaga zmiany stylu życia. Tak? Właśnie to też jest piękne, tak? Że trzeba zmienić styl życia, nie wracać do tej wsi, o której mówiłem w pierwszej konferencji. Zatem według optyki tej medycyny świętej Hildegardy harmonijne funkcjonowanie naszego ciała w dużej mierze zależy od stanu naszego ducha i umysłu. I to trzeba zapamiętać. I dusza i ciało nie są w tej optyce zwalczającymi się rywalami, lecz urodzonymi partnerami. Jednak, no właśnie, ich współdziałanie nie jest bezkonfliktowe i nigdy nie będzie. Dlatego apostoł Paweł napisze, poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym, głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Czyli znowu motywacja z miłości. Po co poskramiam moje ciało? Po co podejmuję post? Aby kochać lepiej, mocniej i skuteczniej. Aby też właśnie nie tylko głosić. Bo jak ja bym na przykład głosił o tych wszystkich pięknych rzeczach, a sam tego nie czynił, to kto by z was w to uwierzył, tak? Ja sam żyję tym na co dzień. Staram się bynajmniej. Nie chodzi o jakiś fundamentalizm, tylko po prostu o taką zasadę zamiaru. Nie zawsze mi się wszystko uda. Czasem nawet zjem gdzieś podróży, czy tu, czy tam coś, co uchodzi w ogóle za niezdrowe, ale to jest dla mnie wszystko zdrowe, bo ja to błogosławię i idę dalej przez życie, się w ogóle nie zastanawiam. Panu Bogu pozostawiam tą przestrzeń uzdatniania mnie do dalszej służby i w to trzeba wierzyć. To jest bardzo dużo właśnie w dziełach Hildegardy napisane na temat właśnie tej siły wewnętrznej, tej płodności naszego życia wewnętrznego. I ludzka dusza jest dla świętej Hildegardy areną ciągłej walki wady i cnoty. A zwycięstwo cnót warunkuje zdrowie. Ich klęska przynosi degenerację i samoucestnienie człowieka. Także jak spisaliście sobie na kartkach to, o co prosiłem, co rujnuje wasze zdrowie, to z tym trzeba wrócić i cały tydzień ćwiczyć po prostu po powrocie. Cokolwiek to jest. Proszę to zrobić, bo to jest bardzo ważne. I to jest zaproszenie do tego, że te miejsca na pewno zostaną uzdrowione przy pomocy Bożej łaski. Na pewno. Bóg chce wam pomóc, żeby spełnić wasze marzenia o długim i szczęśliwym życiu, ale widzi wszystko dokładnie, doskonale, że jeżeli tego nie zrobimy, nie spełnimy swoich marzeń itd., itd. Dlatego większość tych rzeczy, problemów jest wewnątrz naszego serca i ta wada z cnotą ciągle muszą walczyć. I kolejna złota zasada Hildegardy. Dlatego to jest w pigułce, ponieważ to możecie zastosować. I to działa jak prawo gracji. Ja to stosuję od Hildegardy. I tutaj właśnie recordatio, discretio i ratio. Benedyktynka wzywa nas przede wszystkim do całkowitego oddania serca i życia Bogu. To jest to właśnie recordatio. Następnie święta Hildegarda wskazuje na ważną zasadę rozróżniania umiaru i ładu, czyli to discretio, i zgodnie z którą należy rozeznawać wszelkie skrajności mogące prowadzić do rozchwiania emocjonalnego. Dlatego Mniszka zachęca nas do roztropności i racjonalnego myślenia, czyli ratio, dzięki czemu będziemy podejmować właściwe życiowe decyzje. I teraz jest bardzo ważny aspekt, współczesność. Szybki powrót do zdrowia nie zawsze jest miarą dobra. Czyli weganizm, ketogeniczna dieta, joga, różne inne rzeczy, to wszystko pod pozorem dobra może być dla nas drogą do mroków i ciemności. Sam przez to przeszedłem, tak? Łapałem się jak chory brzytwy wszystkiego po kolei, ale to była absolutnie porażka w moim życiu. Dopiero jak rzuciłem się w przepaść miłości Boga, Jego miłosierdzia, wróciłem do Kościoła katolickiego, rozeznawałem wolę Bożą, o co tak naprawdę w tym chodzi, w tej chorobie, dopiero trwale zacząłem być uzdrawiany. I to jest bardzo ważna rzecz. Szybki powrót do zdrowia nie zawsze jest miarą dobra. Ponieważ dzisiaj może się okaże, że schudłam 25 kg.
ale na diecie ketogenicznej doszło do przekwaszenia ustroju i za 2 lata mogę mieć chorobę nowotworową z tego tytułu. Tak? Nie ma szybkich rozwiązań w Królestwie Niebieskim. Wszystko jest oparte na cierpliwości, pracy i to jest bardzo ważne, aby rozeznać wolę Bożą. Pan Bóg nie chce żadnych skrajności. Chcę, żebyśmy jedli wszystko z umiarem i nic nie będzie nam szkodzić. I ja pracuję z pacjentem w tym kontekście. Czyli jest urlop przez pewien okres czasu od różnych rzeczy, wprowadzenie odpowiednich produktów, ziół, medycyny Pana Boga, ale tak naprawdę celem jest równowaga w życiu i radość jedzenia wszystkiego. Nie zawsze się to udaje, bo są choroby przewlekłe jak celiakia, kiedy trzeba na przykład już zrezygnować z glutenu do końca życia, czy inne rzeczy, ale o tym też pisała święta Hildegarda, że pewne choroby przejdą pewien próg i już od nich nie ma odwrotu. Trzeba się cieszyć z tego, co w ogóle jest możliwe. To jest właśnie ta Boża sprawiedliwość, ale dopowiada, że nigdy nie możemy tracić wiary w to, że Pan Bóg w cudowny sposób może nas uzdrowić. I to jest utkane życie z małych nadziei. Nadzieja i rozczarowanie. Na tym polega nasze życie. I gdyby nie było tej głównej nadziei według Hildegardy, to nasze życie byłoby w ogóle bez sensu. Bo wszystkie te nawet małe nadzieje, które zwyciężają w naszym życiu, tak naprawdę co chwilę gasną. Dlatego musimy żyć tą główną nadzieją, czyli że wracamy do domu. Do domu Ojca. I zdrowie jest sumą wyborów podjętych dzięki kierowaniu się chrześcijańskimi cnotami. Czyli człowiek, który kieruje się chrześcijańską cnotą, wystarczy, że trochę popości, odpuści sobie słodycze i będzie zdrowy, miał ładną sylwetkę, będzie mu się chciało żyć. Inny, który się tym nie kieruje, będzie skakał z diety na dietę, ciągle będzie niespokojny i ciągle będzie rozczarowany, ponieważ tak naprawdę nie idzie zgodnie z wolą Bożą. Nie chce wyhodować sobie cnoty, tylko ciągle chce szybkich efektów i to jest jak gdyby medycyna współczesna, która skupia się bardziej na objawach, a nie na przyczynach. I tutaj wchodzimy w post według świętej Hildegardy, który jest kwintesencją jej medycyny, czyli świat nieustannie stwarza sieć tych pokus opartych na kuszącej sile naszych pragnień i zawsze tak było i będzie, to jest ta nasza góra kuszenia, ale zanim zaczniemy pościć, powinniśmy zadać sobie pytanie, co jest głównym celem, ciało czy dusza? Ktoś powie jedno i drugie, ale święta Hildegarda zapytałaby, w jakiej kolejności. To jest bardzo ważne. Znowu wracamy do tego mechanizmu postu. Tutaj już w kuluarach padało kilka pytań, ale jak to zrobić, jak to podjąć, to nie jest łatwe, to jest trudne, to zawsze będzie trudne. Pamiętajmy o tym. Ale z drugiej strony właśnie wszelka płodność człowieka pochodzi z życia wewnętrznego. Stąd musimy pamiętać o tym, że robimy to w konkretnym celu, aby być płodny w miłość. Znowu wracamy do sedna sprawy. I anioły w niebie cieszą się, gdy człowiek karmi swoje ciało z umiarem i dziękuje Bogu za każdy posiłek. Anioły w strzemięźliwości, jak harfa, której dźwięczne pieśni rozbierają w niebie, unoszą tę piękną woń przed samym tronem Ojca. I to jest piękna wizja. Dlatego właśnie puściłem w obieg tą książeczkę tam z tymi wizjami, aby się też nasycić oczy tym pięknem właśnie tego, co widziała Hildegarda. Z jednej strony dramatyczne są tam też sceny niektóre, ale z drugiej strony optymistyczne, które napawają nas radością do tego, że u Boga rzeczy nie ma niemożliwych. I święty Augustyn przypomina, że post uskrzydla modlitwę. Czyli to nie może być pusty głód. Zawsze musi być ta miara, intencja i łaska postu, o czym raz pragnę jeszcze przypomnieć, ale uskrzydlona postem modlitwa ma naprawdę potężną siłę sprawczą. I tutaj zrobimy sobie taki research naszego życia współczesnego w optyce świętej Hildegardy. Praca, rozrywka, odpoczynek, rozwój duchowy. Gdzie według Was jest miejsce na post? Czy pracoholizm? Czy na przykład nadmierne rozpraszacze? Na przykład uzależnienie od internetu, od Instagrama, od różnych innych rzeczy? Czy brak odpoczynku? Czy na przykład brak jakości rozwoju duchowym? To są takie 4 miejsca współczesnie chorujące w naszym życiu, oprócz żywienia, o żywienia zaraz wrócimy, na których warto się zastanowić, czy warto podjąć tutaj post, czyli taki post sercem. Nie taki związany tylko chleb i woda i tak dalej, ale taki post naszej woli. Bardzo ważny w tych czasach, ponieważ ten post pozwoli nam wrócić właśnie do tego języka kontemplacji, który jest niezbędny w procesie uzdrowienia całego naszego życia. I wchodzimy teraz na górę kuszenia. Widzimy tą scenę Pana Jezusa, który jest kuszony.
Pierwsze kuszenie to było głód i żądza ciała, czyli zamień ten kamień w chleb, mówi demon do Pana Jezusa. To jest dieta i seksualność. Na tym poziomie w tej chwili świat jest najbardziej atakowany, czyli skrajne diety, wszystkie te seksualne wynaturzenia, walka z cielesnością człowieka. Później jest pożądliwość oczu, ta właśnie wyobraźnia o tym bogactwie, o tych sukcesach, o tych wszystkich rzeczach, pycha i władza. To są kolejne straszne dzisiaj współczesne wady, które możemy pokonać nie tylko w nas samych, ale też możemy pościć za tych, którzy nie poszczą. To jest niezwykła tajemnica naszej wiary. Święta Faustyna przypomina nam, że wiara to jest tak niezwykły aspekt, tak niezwykła tajemnica i tak głęboka, nieskończona, że możemy poprzez wiarę w jedności z Jezusem dokonać rzeczy niepojętych. Jedna czysta dusza może zbawić miliony innych. To jest niesamowite zaproszenie też do tej współpracy. Wtedy, tak jak mówię, nie będzie to pustym głodem. I w takiej sytuacji się znajdujemy, jak nasz Pan na pustyni. Ciągle będziemy kuszeni. Nieustannie te pokusy będą nas atakować, ale nie mamy się tego bać, kiedy idziemy w świetle. Właśnie chodzi o to, że my zwyciężamy, kiedy idziemy z Panem. Tak naprawdę to On zwycięża w nas. I teraz zróbmy znowu praktyczne rzeczy, czyli post jako źródło uzdrowienia. Co najbardziej mnie, Ciebie dzisiaj nurtuje w życiu? Czy mam problemy z miłością, czy spokojem serca, czy z oszczędnością, to szczególnie mam na myśli czas, cierpliwość, której mi czasami brakuje, relacje, o które walczę, czy zdrowie, które zabiegam. Ponieważ ta konferencja, ten czas musi być praktyczny, owocny dla nas. Nie możemy tylko wlać w serce tą konferencję i wylać. Pan Bóg nas zaprasza do praktyki, do konkretnej zmiany, do tego, abyśmy wprowadzili to życie, te słowa, tą łaskę w czyn. Łaska to jest jak ciepła bułeczka, ciągle jest znowu wypieczona. Trzeba tylko wyciągnąć moją rękę i ją skonsumować. No właśnie, ale jak odjedzie kolejny pociąg w naszym życiu, nic z tego nie skorzystamy. I tutaj też zastanówcie się na tych egzystencjalnych poziomach waszego życia, z czym macie największy problem i na czym wam najbardziej zależy. Pierwszy punkt to miłość, ponieważ człowiek zmierza ku temu, co kocha. Dlatego można się do szaleństwa zakochać w słodyczach i w kawie, albo w innych rzeczach i zrobić z tego bożka. I myśleć tylko każdego dnia, kiedy będzie czas na takie słodycze, na te słodkie grzeszki. Nie ma nic z tym złego. Pan Bóg nie przychodzi, żeby nam zabrać słodycze, ale żebyśmy byli wolni. Pokój serca, oszczędność czasu, cierpliwość, relacje, zdrowie. Być może to są te miejsca właśnie chore w waszym życiu i Pan Bóg chce w nie wejść i wam pomóc odnaleźć właściwą drogę. Miłość, która wszystko leczy. Stosuj gesty miłości. Mówiłem o nich właśnie w pierwszej konferencji, czyli zaczerpnąć tą mechanikę z liturgii. Słucham, słyszę. Tak jak jest podczas mszy świętej, nikt się nie przekrzykuje. Całuj najbliższą osobę. Pozdrawiaj, komplementuj, nagradzaj z umiarem. To są piękne, codzienne gesty miłości. Tutaj się może zbudować przepiękne życie, o którym czasami tylko marzymy, ponieważ wielka miłość jest w małych rzeczach. Pokój serca. Jesteśmy w cywilizacji smutku, tęsknoty, lęku, zatruci medialną paplaniną. Odciąć się od tego. Wystarczy modlitwa. Nie muszę się interesować wszystkim, co się dzieje na świecie. Bardzo dużo pochłaniamy jak gąbka tych wszystkich niepotrzebnych sensacji, emocji. Ilu moich znajomych przysłało mi w czasie 3 lat pandemii milion rozwiązań, jak się skończy pandemia. Nic się nie stało. Absolutnie przyszła wojna i się nie spodziewał i po pandemii. 3 lata stracili na kotłowanie się godzinami wokół tego, jak się skończy pandemia. Strata czasu. Ja chodziłem godzinę na adorację. Byłem w raju. Każdego dnia po godzinę, dwie w tym samym czasie. Po prostu. Wiedziałem, że Pan Bóg ma czas dla świata. Tę pandemię dopuścił w konkretnym celu, że ona się skończy. A jak się nie skończy, to trudno. I co zrobię? Nie mam na to wpływu. Czyli skupić się na tym, na czym mam wpływ. Emocje muszą nas kierować do odpowiednich decyzji. I to jest życie kontemplacyjne. Święta Hildegarda właśnie w tej zasadzie ratio, discretio i właśnie, o których mówiłem wcześniej, inspiruje nas do tej autorefleksji. To jest wielka święta, której nie możemy tej medycyny wyczerpać na poziomie orkiszu. O niej zaraz powiemy sobie, ale nie możemy jak gdyby zostać na poziomie jak niemowlę. Musimy wejść w całości w tą medycynę.
Doktor Herzka, który tłumaczył z łaciny Hildegardę, mówi właśnie, że przyjąć trzeba Hildegardę albo w całości, albo w ogóle. Czyli trzeba ją studiować w całości, bo ona stanowi wtedy komplementarną, niesamowitą mądrość i piękno. Oszczędność czasu, powszechny konsumpcjonizm, globalna tęsknota. Badajcie swoje serca, jak wygląda wasz czas, na co go pożytkujemy. I tu też trzeba pamiętać o tym, że ten czas, wszyscy mamy go tyle samo, ale zupełnie inaczej go też nim dysponujemy. To też jest przepiękna forma postu od byle jakości w życiu, od tracenia czasu. Czyli to znowu post sercem. Kontemplacja, rozeznawanie woli Bożej i działanie. Tak to wygląda we współczesnym czasie. Jeżeli jesteś przyspawany, przyspawana do smartfona, to trzeba się po prostu jakoś przebudzić i zobaczyć, że życie się też składa z innych rzeczy. Ponieważ człowiek nie może dać, czego sam nie ma. Jeżeli rodzice są przykuci do smartfona, to dzieci będą robić dokładnie to samo, bo żyjemy jako naśladownicy. Jeżeli będziemy stworzyć takie posty od smartfona, zachęcać, inspirować, szukać jakichś ciekawych rzeczy, to będzie działać. Bo inaczej dzieci się pozamykają w swoich pokojach i za chwilę jest depresja. Ja mam cały gabinet takich dzieci, całe rodziny w depresji, związanych z tym, że po prostu przekarmili się wirtualnym światem. To jest dzisiaj jedna z gorszych cywilizacyjnych chorób, które są utajone. To jest taki alkoholizm internetowy, ta cyfryzacja, która będzie toczyć ludzkość, już toczy na skalę niewyobrażalną. Jeden z wybitnych niemieckich psychiatrów, Martin Schnitzer, napisał bestsellerową książkę Cyfrowa demencja, w której pokazuje przyszłość pokolenia. To jest naukowiec, badacz mózgów ludzkich. Widzi na przykład czarny scenariusz dla większości młodych ludzi, którzy są właśnie, którzy będą mieli, już mają niesamowite zmiany neuroplastyczne w mózgu, nieodwracalne zmiany, którzy są właśnie przebodźcowani w świecie wirtualnym. Cierpliwość, której nie ma. I tu wracam też do naszych dzieci często, uzależnionych. Właśnie post w ich intencji, tak? Post w ich intencji, żeby oderwać ich od tego. To jest bardzo poważne zniewolenie i tutaj naprawdę potrzeba rodziców mądrych, czy dziadków nawet, którzy podejmą trud, żeby to dziecko ratować w sposób mądry. Cierpliwość, której nie ma, czyli też zasada właśnie świętej Hildegardy, módl się i pracuj. Święta Hildegarda pisze, że w raju unosi się zapach cierpliwości, więc jeżeli ktoś chce się ćwiczyć w tym, to musi wiedzieć, dokąd zmierza. Cierpliwość jest bardzo trudne wyzwanie dla nas, ale tego wam życzę też z całego serca, żeby podjąć post w tej intencji. Relacje, które walczę, mówiliśmy już o tym, czy mam osobistą relację z Bogiem, przebaczam, czy zapominam. Bardzo też ciekawy aspekt w życiu naszego człowieczeństwa. Właśnie często zapominamy, nie przebaczamy, mamy nienawiść. W tej chwili po pandemii toczy się właśnie największy wirus nienawiści w ludzkich sercach przez wojnę na Ukrainie. Bo to jest bardzo trudne. Dla mnie też to jest trudne. To nie jest prosta rzecz, żeby kochać nieprzyjaciół. Pan Jezus może nas tylko do tego uzdolnić. To jest miłość agape. Nie jesteśmy w stanie pokochać nieprzyjaciół bez łaski. Absolutnie to jest człowieczeństwo nie jest w stanie tego przyjąć. Natomiast Bóg uzdania nas do tego, żebyśmy byli w stanie modlić się za oprawców, za tych wszystkich rzeczy. I czasami te pytania są bardzo trudne, ale one są bez odpowiedzi. Trzeba je też czasem tak zostawić. Dlatego właśnie podejmowanie postu, modlitwy ma potężną siłę pokoju w naszym sercu. I zdrowie, które zabiegam. Ostatni punkt tej układanki to jest właśnie kultura żywienia, aktywność fizyczna i świadomość obdarowania. Czyli zdrowie jest darem. W tym momencie, jak myśmy sobie tutaj gadali przez ten czas, dzisiaj pięknie od rana, ktoś to policzył, co 2 minuty ktoś umiera z głodu na świecie. To policzcie sobie, ile ludzi dzisiaj umarło z głodu. Kiedy my pójdziemy do supermarketu i zastanawiamy się, czy ciecierzyca będzie w słoiku gotowana na parze, czy w konserwowa, to w tym czasie absolutnie my mamy 1000 wyborów, a ktoś go nie miał. Więc właśnie podejmowanie postu za tych, którzy umierają z głodu, jest też w mojej kulturze postu bardzo powszechne. Szczególnie kiedy błogosławię posiłek, często w sercu właśnie też proszę o miłosierdzie Boże dla tych, którzy nie mają takich wyborów jak ja. I nie ma nic z tym złego, o czym mówiłem wcześniej, żeby Pan Bóg chciał nas ciągle zaskakiwać czymś pięknym. Zdrowym jedzeniem, pieniędzmi na lepsze jedzenie, na dobry orkisz, na dobre przyprawy, bo przecież po co by była święta Hildegarda doktorem Kościoła? Byłoby to kompletnie bez sensu, tak? A jednak właśnie chodzi o to, żeby być silnym, zdrowym, żyć pięknie
i wykorzystać potencjał życia, żeby tą miłość i to obdarowanie dawać też innym. I to jest najważniejszy trzon naszej konferencji, czyli właściwa motywacja. I tutaj kolejny ważny aspekt to jest zasada subtelności. Niezwykle ważna rzecz w medycynie świętej Hildegardy. I to możemy stosować, nawet musimy. Oprócz tych wszystkich rzeczy, które wcześniej powiedziałem, ponieważ medycyna naturalna nie ocenia pokarmu na podstawie jego składu i poziomu kalorii, ale obserwuje, jaki wpływ ma pokarm na nasz organizm. To jest bardzo trudne. Tego się nie da zbadać. To można tylko obserwować na podstawie reakcji naszego organizmu, ale jest to możliwe. Dzisiaj na przykład też przy śniadaniu w hotelu jedna z pań, która tam obsługiwała, okazało się, że ma problem, ciągłe infekcje, problemy i tak dalej. Ja mówię, no, że pani ma złe żywienie. Tak, ja tak zdrowo się odżywiam. No właśnie. Ale pani je tego i tego, tego za dużo. A skąd pan wie? No bo właśnie te objawy są związane z tym. No i pani już wie, co ma zrobić. Czy zrobi, nie wiem. Ale jak gdyby to jest właśnie to, że akurat spożywała dużo produktów ślizotwórczych, które powodowały te objawy wychładzających i już miała konkretne właśnie problemy zdrowotne, a wystarczy to zmienić, wprowadzić ciepłą kaszę, warzywa, aby poczuć to na własnej skórze. Dlatego zmiana polega na tym, żeby wprowadzić to w czyn, czyli nie zwlekać, tak? Jak wiem, że ta kasza jaglana mi ma pomóc, no to nie czekam 7 lat, tak jak ta pani, o której mówiłem, że mam książkę 7 lat w szufladzie, ale jeszcze nie zdążyłam ugotować kaszy, tylko biorę się od razu do działania. Żywność zatem według medycyny świętej Hildegardy jest klasyfikowana według działania termicznego na nasz organizm. Zimny, orzeźwiający, neutralny, ciepły lub gorący. I teraz mamy różne konstytucje naszego ciała. Są suche, wilgotne, niedoborowe, nadmiarowe, nadmiar wilgoci zimnej, nadmiar wilgoci gorącej. I ta subtelność jest sumą naszych wyborów, związana z tym, że nieodpowiednio dobieramy pokarm. Czyli na przykład przejadamy się jesień, zima na białym, jogurt z owocami, na przykład pijemy za dużo słodzonych napojów, no i odczuwamy jakieś dolegliwości związane z tym, że mamy częste infekcje na przykład, albo wyziębienie, albo problem z układem hormonalnym. Panie na przykład nic nie zmieniają w żywieniu. Trzeba po prostu rozkodować, które produkty działają jak na nasz organizm. Oczywiście ta tabela jest dosyć obfita i sporo tego jest. Zachęcam do lektury. Tam jest ta tabela pokazana tych głównych, podstawowych produktów, które stosujemy na co dzień. Można według tego sobie bardzo pomóc. I to jest kwintesencja, w ogóle sedno medycyny świętej Hildegardy. Ona jako obserwatorka to wszystko badała. I tutaj mądrość Syracha nam o tym przypomina, czyli mądrość Boża. Żołądek przyjmuje każde pożywienie, ale jeden pokarm jest lepszy od drugiego. Czyli w ten sposób potwierdza się to, co pisała Hildegarda. Zresztą cytując Hipokratesa, Galena, którzy twierdzili zgodnie, że choroby to są złe soki w organizmie, za dużo wilgoci śluzu. W ten sposób musimy wprowadzić produkty, które to rozpraszają, czyli zioła. I święta Hildegarda szczególnie podkreśla ciepłe właściwości orkiszu. Przypisuje mu zbawienny wpływ na środkowy układ trawienny, żołądek i śledzione. Orkisz to jest fundament medycyny Hildegardy. I tu zachęcam, ja mam zawsze pod ręką w domu świetne mąki Hildegardy i kaszę. To jest dla mnie fundament w ogóle. Zawsze pod ręką trzeba mieć te produkty, które często używamy. I tutaj nie warto żałować na to pieniędzy, ponieważ to nam zwróci się 10-krotnie. Często dokonujemy niewłaściwej wymiany. To chodzi o złe nawyki myślowe. Idziemy do restauracji, wydamy za schabowy z ziemniakami 100 zł z rodziną i jakieś tam kawy, ciasta, desery i ledwo żyjemy. Zamiast kupić 5 kg dobrej mąki i żeby mieć zawsze świetne jedzenie na przykład pod ręką. Nie ma nic w tym złego, żeby wejść do restauracji, ale no właśnie, kiedy mamy złe produkty w domu, to zazwyczaj zjemy niewłaściwe produkty. Dlatego to jest bardzo istotne, abyśmy też mieli tak zwany ten domowy fundament zdrowia. Zresztą przygotowałem dla Was kurs online, który będzie niedługo premiera, właśnie pod tym samym tytułem, w którym jest 12 lekcji praktycznych i teoretycznych gotowania, gdzie będzie można sobie po prostu przejść 12 tygodni taki fundament zdrowia i to wszystko w pigułce też się dowiedzieć. I po co to, po zdrowie z orkiszem? To jest jedno z najważniejszych, fundamentalnych aspektów świętej Hildegardy. Można by powiedzieć, że to Wam w zupełności wystarczy, jak
zainwestujecie na początek w ten niezbędnik, tak? Czyli kupić dobry orkisz, gotować, jeść go często, dodawać do niego warzywa. I najważniejsza zasada, zboża są lekko kwaśne, więc potrzebują śliny, aby były zasadowe, bo chorujemy w większości przypadków zakwaszenia naszej krwi. I kiedy jemy, powoli jemy to zboże, do tego dodajemy właśnie dynię, teraz jest akurat idealny czas na warzywa, właśnie jak dynia pieczona, czy fenku, ulubione warzywo świętej Hildegardy, czy właśnie korzenne warzywa, które termicznie w tej subtelności są z natury ciepłe, ta zasada jest dosyć prosta, nawet tej tabeli nie musicie studiować. Warto uznać, że korzenne warzywa są z natury rozgrzewające, a naziemne z natury schładzające. I to wystarczy w zupełności. Większość bynajmniej tak jest. Ja się tym zająłem algorytmem i to tak jest. Cukinia, pomidor na przykład, bakłażan, to co jemy teraz, to są schładzające warzywa. Korzenne, z kolei marchew, seler, pietrucha, to są ciepłe, rozgrzewające. I tego jemy najwięcej. Natka pietruszki na przykład jest rozgrzewająca, to taki paradoks akurat, ale korzeń też jest ciepły. Czyli z tych takich łatwo dostępnych produktów burak na przykład jest schładzający, chociaż jest korzenny, to jest taki jedyny paradoks, ale po upieczeniu już ma neutralne właściwości. I to się bada też właśnie w obserwacji. Ale wracając do orkiszu. Orkisz podnosi odporność, normalizuje poziom glukozy i insuliny we krwi, ale jest pewien paradoks. Osoby z insulinoodpornością, czy na przykład osoby, które mają problem z cukrem, muszą pamiętać, że ogólnie zboża, które zawierają też skrobie, warto gotować dzień wcześniej. Czyli jak gotujemy dzień wcześniej, to na następny dzień mają oni dużo niższy indeks, nie ten indeks glikemiczny, tylko ładunek glikemiczny. Bo zupełnie co innego to jest indeks, a co innego ładunek. Co faktycznie dzieje się w naszym organizmie z insuliną. I tutaj orkiesz jest niezastąpiony. Zachęcam Was teraz, szczególnie jesień, zimą, bo to jest najlepszy czas na taką orkiszową dietę, nawet taki post na orkiszu, bo ja na przykład jesień, zima poszczę na orkiszu. Czyli gotuję sobie taki gar tego orkiszu i wcinam 3 takie michy w ciągu dnia. I to w zupełności wystarczy. I ten post naprawdę mnie trzyma, nawet jak jest mróz, jest zima, mi się nie chce jeść. Fantastyczne, takie ciepłe, 3 miski. Można sobie nawet zrobić zupę orkiszową postną. Bardzo fajny pomysł. Też dodać sobie właśnie marchew, seler, pietruszkę. Chodzi o to w poście, żeby poczuć, że sobie czegoś odmówię. Że to ma być zwykłe, proste, bez żadnych fajerwerków, ale też odżywcze. Matka Najświętsza prosi w Medjugorje o post u ludzi zdrowych, że mogą pościć nawet środy, piątki. Podkreśla w ten sposób, że nie każdy ma tą samą miarę postu. Jak ktoś jest wyziębiony, słaby, w zupełności może podjąć taki post orkiszowy. I tutaj w tej chwili w Polsce mamy naprawdę zaplecze fantastycznych produktów niehybrydowych. Chodzi o to, żeby kupować produkty niehybrydowe, które w zasadzie są czystą odmianą. I orkisz jest jednym z niewielu ziaren, których nie można potraktować chemią, tak? On po prostu tego nie potrzebuje, bo on sam w sobie jest strasznie silny, stabilny. Dlatego możecie być pewni, że orkisz, jak kupicie, to on się świetnie przechowuje i jest zawsze pod ręką ciepłe, wspaniałe pożywienie. I co ciekawe, orkisz ma rodananit, taki właśnie enzym, który jest przeciwnowotworowy, a po drugie ma działanie wspierające nasz układ nerwowy, czyli poprzez zawartość tryptofanu, to jest aminokwas, który wiąże serotoninę, generuje właśnie w jelitach wysoki jej poziom, która pokonuje barierę krew-mózg i z tego tytułu możemy czerpać później fantastyczną po prostu kondycję psychiczną. Dlatego na przykład ja osobiście mam większy apetyt teraz na orkisz, jesień, zima, to jest najlepszy czas. Latem mój organizm podpowiada mi trochę inną dietę, ale nie jest to regułą, bo też lubię orkisz, szczególnie pieczywo. I tutaj jest no, niesamowita w ogóle frajda wcinać taki orkiszowy chleb, najlepiej na zakwasie domowy. I tak jak mówię, te mąki są ogólnie łatwo dostępne. Ja łączę zazwyczaj tą 620 czy 650 z trochę z 1850 i to są najlepsze chleby, takie hildegardowe można powiedzieć. I tutaj Was zachęcam do takiej właśnie
inwestycji w to, żeby mieć w tej domowej piekarni zawsze dobrą mąkę z Orgiszu. Kolejna układanka to jest ulubiony temat świętej Hildegardy, coś, co ja też stosuję od lat i co będziecie na pewno stosować. Bertram Galgant Dyptam. Znacie pewnie te przyprawy. Bertram, to ja zjadłem kilka już chyba wywrotek w moim życiu. Święta Hildegarda pisze, że Bertram to jest w ogóle tak wszechstronne zioło, że kto będzie je spożywał często, nie będzie w ogóle chorował. Więc ja poza tym, że przechorowałem w miarę łagodnie koronawirus 3 lata temu, to przez ostatnie lata nie pamiętam żadnych przeziębień, chorób takich absolutnych. Wcinam ten Bertram i dobrze się mam. Bertram ma, to jest pochodna rumianku, ma, to jest korzeń sproszkowany, ale uwaga, bo można się nabrać na Bertram. Można kupić tanio, ale Bertram ogrodowy, ozdobny, który kompletnie nie ma nic w związku z tym leczniczym. Tutaj trzeba zapłacić, kupić dobry produkt, dobrej jakości i ona na pewno nie rozczarujemy się. Zresztą też Galgant i Dyptam. I tutaj te trzy przyprawy można ze sobą łączyć. Pamiętam taki przypadek jego księdza, który się do mnie zgłosił, że miał tak niskie ciśnienie, że prawie że zasypiał podczas mszy świętej celebrowania. No i zastosowałem mu taką mieszankę właśnie Bertram, Galgant i Dyptam w odpowiedniej kombinacji, bo Galgant ma działanie podobne jak nitrogliceryna, zwiększa frakcję wyrzutową serca. Dyptam z kolei Święta Hildegarda nazywała to, że to jest czyściciel rur, można powiedzieć, czyli te arterie miażdżycowe. Jeżeli to ze sobą wszystko połączymy, a koi nerwy Bertram i działa przeciwzapalnie, to reguluje się w ten sposób bardzo dobrze ciśnienie, tętno, puls. I ten kardiolog, który go prowadził, mówił ciągle, nie wiem, co ksiądz robi, ale proszę robić to dalej. Czyli ta mieszanka po prostu świetnie pracowała. I też w odpowiednich proporcjach można to sobie mieszać. Ale uwaga, Galgant jest niezwykle ostrą przyprawą. Hildegarda zalecała, żeby stosować tylko szczyptę na ostrzu noża. Niewiele, żeby za dużo nie dać, ponieważ możemy przegrzać organizm, możemy sobie zaszkodzić. Podobnie z Bertramem, jeżeli chodzi o wątrobę. Bertram może powodować też w nadmiarze różne kłopoty z wątrobą, w taką stagnację. Więc trzeba robić przerwy, stosować albo doraźnie. Ja zazwyczaj zalecam płaską łyżeczkę Bertramu przed snem. Działa przeciwdepresyjnie, przeciwpasożytniczo. Bardzo dobra przyprawa, która rozprasza wilgoć i śluz. Przy problemach zatokowych też trzeba go stosować z umiarem, ale systematycznie. Mam przypadki osób, które miały mieć operację na zatoki z powodu nadmiaru śluzu, ale przez kurację Bertramem i zmianą żywienia nie doszło do nich. Z kolei jak ktoś ma problem z cholesterolem, Dyptam i acerola. Połączyć w jeden proszek. 100 gram dyptamu i 100 gram aceroli. Nic lepszego nie wymyślicie. Cholesterol pięknie się reguluje, elegancko wszystko działa i też zbadać sobie przy okazji trzeba poziom homocysteiny. To jest taki prawdziwy marker miażdżycowy. I tutaj też dyptam powinien na tym polu nam pomóc, razem z kwasem też foliowym. Także, kochani, Bertram, Galgant, Dyptam. To jest takie trio bardzo udane Świętej Hildegardy i to możecie mieć zawsze pod ręką w apteczce. Trzeba to zawsze sprawdzać, czy to jest dostępne. I teraz tak, owsianka mocy. Bo bardzo dużo pisała Hildegarda o Orgiszu, ale też opisała inne zboża. Lubimy owies. Ja na przykład często łączę owies z Orgiszem. Ma bardzo ciekawy orzechowy posmak. I dodaję sobie do tego troszkę masła klarowanego, szczyptę galgantu i jakieś tam ulubione pestki, na przykład orzech włoski, pestki dyni i owoc granatu, czy tam siemieniane. I to jest owsianka mocy. Na wodzie czy na mleku roślinnym jak najbardziej możecie zacząć taki dzień od tego. Gwarantuję, że będziecie fruwać jak Messerschmitty po prostu. No bo ja nazywam w ogóle galgant, to jest Red Bull Świętej Hildegardy. Czyli do szklanki ciepłej wody dodaję sobie szczyptę galgantu, troszkę miodu i sok cytryny, wybijam to. Po prostu mam energię 3-4 godziny, tak że mnie aż rozpiera. Galgant, także, tak jak mówię, bardzo ostra przyprawa, pochodna imbiru, ale nie przedobrzeć. Dyptam to jest też przyprawa z medycyny chińskiej, zresztą Święta Hildegarda miała dostęp do medycyny arabskiej. Oprócz wizji korzystała z większości dzieł tych medyków, więc też tam opisała dużo ciekawych rzeczy, czerpiąc z tego dziedzictwa. No i tak jak mówię, polecam Wam te przyprawy mieć pod ręką. Najważniejsza rzecz kolejna.
czyli ten poranny fundament zdrowia, czyli habermus. Habermus to jest ulubiony temat świętej Hildegardy, jeżeli chodzi o poranek, czyli orkiszanka z dodatkiem musu z piwy, z jabłek albo z gruszek. Dodajemy do tego właśnie różne przyprawy, możemy dodać właśnie gargant wspomniany, czyli zaczynamy dzień od takiej trochę lekko słodkawej wersji, nie takiej warzywnej, czyli słodkawej, a teraz jest najlepszy czas na takie domowe konfitury. I życzę Wam tego, zresztą można kupić chyba gotowe mieszanki habermusu, takie o śrutach orkiszowa i to jest fajny temat właśnie, żeby zacząć dzień. Teraz przejdziemy do też czegoś, co jest idealne na to czas. Wielka kuracja świętej Hildegardy z wszedłogą górską. To jest taki właśnie miód gruszkowy połączony z taką mieszanką, którą można kupić gotową. Nie wiem, czy u Was jest tutaj tak, można kupić. Polecam. To się robi w bardzo prosty sposób. Właśnie gruszki gotujemy bez skóry na taki mus. Dodajemy tą mieszankę, później troszkę miodu odszumowanego do słoika i łyżkę dziennie przed snem można sobie strzelić. Bardzo fajna kuracja. Nie jest to super smaczne, żeby było jasne, ale bardzo profilaktyczne i zdrowe dla jelit. Także wielka kuracja świętej Hildegardy z wszedłogą górską, tam jest trochę czompru i właśnie gargantu w tej mieszance. Polecam Wam, to jest fantastyczna kuracja na jelita, która też poprawia nastrój i wprowadza też taką harmonię, jeżeli chodzi o metabolizm. Kolejny aspekt to są nalewki świętej Hildegardy. Tego jest sporo i tutaj taka immunologiczna, bardzo silna, ciekawa właśnie, działająca też na układ hormonalny, szczególnie u pań, to jest rzęsa wodna, też bardzo ciekawy. Przy problemach z miesiączkowaniem języcznik, no i wino pietruszkowe, można dodać też trochę galgantu, też przepisy z mojej książce. To są takie trzy podstawowe, które warto stosować. Szczególnie teraz jest czas idealny, żeby sobie przygotować wino pietruszkowe, tak? Czyli wytrawne wino. Kupujemy sobie galgant, kupujemy sobie natkę pietruszki, miód, troszkę octu winnego, najlepiej z czerwonego wina i przygotowujemy sobie w prosty sposób taką nalewkę, gotujemy wino, wrzucamy wszystko do garnka, gotujemy przez 10 minut, przelewamy przez sito i gotowe. Pamiętacie ten profil psychologiczny, czytam, wiem, nie stosuję. Ja wracam w poniedziałek, robię sobie wino pietruszkowe. Na pewno będę je pił tą jesień, zima. I tutaj też Was zachęcam do tego, żeby zrobić. Wzmacnia serce, kardiologicznie, koi nerwy, przed snem takie winko jak najbardziej, polecam Wam. Tylko wino musi być wytrawne. Najlepiej szczep Merlot albo Pinot Noir. To są wina o bardzo bogatej zawartości resweratrolu, który też wpływa korzystnie na nasze zdrowie. I to kupicie też te wszystkie rzeczy, właśnie te mieszanki, te przyprawy w specjalistycznych sklepach. Warto się zaopatrywać, zawsze mieć ten arsenał pod ręką. I na koniec, nie ma takiej kaszy, która daje życie wieczne. Pamiętajmy o tym, kochani, bo przechodzimy do pytań Waszych, żebyśmy wyczerpali temat, nie tylko mój, ale Wasz. To jest taka refleksja na koniec, żebyśmy nie zostali na poziomie orkiszu. To jest oczywiście refleksja i tego Wam życzę z całego serca, abyście też żyli na wszystkich poziomach szczęśliwie, radośnie i twórczo. Książkę, tak jak mówię, można nabyć. W niej znajdziecie 336 stron. A tutaj pod ręką macie piętro niżej, cały arsenał, po prostu nic lepszego Was spotkać już nie może w tym mieście, tak? Hildegarda naprawdę, niechaj wzrasta, niechaj to dzieło rośnie. Trzeba wspierać takich wszystkich ludzi, którzy chcą takie miejsca tworzyć. To nie jest dzisiaj łatwe i nie będzie, ale kiedy my będziemy świadomie robić zakupy, to ten świat będzie lepszy, zdrowszy, a my będziemy zdrowsi, piękniejsi i będziemy bardziej się kochać. Tu na tym zdjęciu widać ten habermus, i po lewej chleb. Te przepisy są w książce. Naprawdę to nie jest trudne. Ja te zdjęcia też, akurat to jest moja pasja, robię te zdjęcia kulinarne, sprawdzam to, smakuję. To nie są wyssane z palca jakieś przepisy, kopię w klej, tylko naprawdę to jest wszystko ciężka praca, ale cieszę się, że mogę to zrobić dla Was, żebyście byli właśnie zdrowi i szczęśliwi. Także jeżeli są pytania, to przechodzimy do pytań. Bardzo chętnie odpowiem. Tak. Chciałem zapytać na temat ukosu krwi,
Tak, ja zresztą poświęciłem właśnie rozdział jeden tutaj w książce. Ku zaskoczeniu oczywiście redaktorów, którzy to redagowali, no, związanych się nie z medycyną, jak to się mówi, akademicką, ale jednak wiele osób przekonało się, że te upusty krwi jak najbardziej mają sens, tylko musi to zrobić wykwalifikowany człowiek, który, lekarz najlepiej, który się zna na rzeczy. Szukam właśnie tego rozdziału, gdzie ja tutaj opisałem. Jest zdrowa krew, zdrowe życie. Ponieważ trzeba znać bardzo dokładnie te arterie, w które się wkuwamy, tak? Żyłę wątrobową i później się zaczyna zabawa, kiedy my damy odstać tej krwi na osoczu. I dobry terapeuta będzie wiedział, co w tym organizmie jest do naprawy, bo sam ubóstw jeszcze wszystkiego nie leczy. Natomiast nasza córka młodsza miała problemy lękowo-depresyjne i po upuście krwi problem zniknął, jak ręką odjął. Moja małżonka miała problemy z menopauzą, po upuście krwi ogromna jest poprawa. Także nie wiem, czy we Wrocławiu chyba tutaj jeszcze nie ma takiej możliwości, ale pewnie w Warszawie, tam w centrum Hildegardy można sobie zrobić, nie? Zresztą to jest klasyka medycyny świętej Hildegardy i średniowiecznej. Upust krwi był bardzo powszechny. Robi się go w odpowiednich momentach. To musi być pełnia księżyca po pełni, bo kiedy soki w roślinach też uchodzą w dół, podobne procesy dzieją się w naszym organizmie. Także jeżeli jest ktoś, kto ma doświadczenie w tym, jak najbardziej polecam, na pewno nie zaszkodzi. Na pewno nie zaszkodzi. Szczególnie podwyższony cholesterol też u mężczyzn też bardzo, bardzo dobrze. Proszę zadawać pytania, śmiało, drodzy Państwo. O. O, tak, temat dobry. Kolejny temat świętej Hildegardy, pełnia księżyca. Czyli najwięcej pasożytów, tych powszechnych, szczególnie w naszej polaryzacji, jajeczkuje obficie w czasie pełni. Więc trzeba zrobić badanie. Ja akurat polecam takie badanie Olimpiamed w Łodzi. To się wysyła kurierem po prostu ten materiał. Kupuje się w aptece zwykłą taką próbkę jałową do kału. Wysyła się materiał do Łodzi. Nie jest to drogie badanie, chyba 120 zł. Ale pobrać trzeba dzień przed, w pełni albo dzień po. Wtedy jest duża wiarygodność, że znajdziemy te zapłodnione jaja, bo one po prostu są bardzo płodne w czasie pełni, te pasożyty. I tu nie ma przelewek, kochani. Zróbcie sobie te badania, bo naprawdę mam takie przypadki niesamowite chorób latami nieleczonych. Po detoksykacji z pasożytów ludzie po prostu drugą młodość przeżywają. Mogą dochodzić do 45 cm niecienie na przykład w organizmie i zżerają nam krew, witaminy i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze jak lubimy słodycze, to już w ogóle dokarmiamy je na potęgę. Także lamplia, przywry wątrobowe, niecienie właśnie, jak lista ludzka, czy nawet tasiemce, to są takie cztery powszechne bardzo, czy włosogłówka, to są cztery powszechne bardzo pasożyty w naszej polaryzacji. Tak, i teraz uwaga, leczenie. Jeżeli mamy nieliczną ilość tych jaj znalezionych w kale, to możemy bez farmakologii spróbować zastosować żywienie. Tutaj bezcenny jest orkisz w połączeniu z bertramem, z pestkami dyni i z owocem granatu. Bardzo dobrą też robię co roku nalewkę. Można sobie zrobić z bertramu, z wrotyczu, z tymianku i z piołunu. Mogą być suszone te zioła. Zalewamy wódką 40%. 2-3 tygodnie gotowa nalewka i lekko rozcieńczamy z wodą 25 ml 3 razy dziennie przed posiłkiem. Bardzo prosta, niezwykle skuteczna terapia. Jak ktoś będzie z Was miał pytania, jakiekolwiek do mnie, to wystarczy pisać na adres jaglanydetoks@gmail.com. Powtarzam, jaglanydetoks, tak jak tytuł mojej książki, @gmail.com. Cześć Marek, pamiętasz, tam konferencja we Wrocławiu, obiecałeś, no to teraz dotrzymaj słowa. Chętnie odpiszę, z przyjemnością, uwielbiam pomagać, dzielę się tą wiedzą, także nie krępujcie się, bo to są ważne sprawy. Tak jak mówię, łaska jest jak pociąg, albo do niego wsiadasz, albo on odjeżdża. Trzeba to przyjmować. Bertram, wrotycz, piołun i świeży tymianek.
To jest fantastyczna nalewka domowa, prosta, łatwa do zrobienia na wódce 40%. Po 3-4 tygodniach już jest gotowa do ataku na pasożyty. Jak najbardziej, tylko trzeba uważać, bo można sobie doprowadzić do zmiany pH żołądka, bo jak za długo stosujemy taką zasadową ziemię okrzemkową, a mamy niedokwaśność żołądka, to można sobie narobić bigosu. Dlatego zachęcam Was też, osoby, które mają refluks, problemy takie żołądkowe, zgagę, żeby sprawdziły, jaka jest podstawa na przykład. Czy jest nadkwaśność, czy niedokwaśność. Jest taki test sodą, można wykonać. I wtedy, kiedy jest niedokwaśność, to pijemy na przykład ocet jabłkowy z wodą na czczo, tak? Ale też przez 2-3 tygodnie i przerwa. Jeżeli mamy nadkwaśność, to musimy odstawić właśnie złe łączenie produktów, kawę, słodycze i wprowadzić dużo produktów bogatych w beta-karoten, czyli też, żeby zregenerować śluzówkę. Tutaj marchew, dynia, bataty mam na myśli. Słucham? Tak? Niedokwaśność to święta Hildegarda zalecała białe wino. Ona w ogóle mówiła tak jak Augusta. A jak sprawdzić wodę z sodą? Woda z sodą wypijamy i czekamy, ile czasu potrzebuje organizm, żeby się nam odbiło po prostu. I tam jest taka skala. Jak to jest szybko albo długo, to będziemy wiedzieć, czy mamy nadkwaśność, czy niedokwaśność. Wtedy to jest bardzo prosty test, łatwy. W Google, doktor Google, ciach i tam wszystko wyczytacie. Test z sodą i już. On zmienia pH. W ogóle działa najbardziej w jelitach. Ona takie działanie ocet jabłkowy. Obniża poziom insuliny, cukru. Też przy insulinooporności bardzo dobry jest ocet jabłkowy. W ogóle Hildegarda kochała octy. Winne, jabłkowe i tak dalej. Ona poje szczególnie do sałat. Bo a propos jeszcze jej medycyny. Ona też zaobserwowała antyodżywcze składniki warzyw surowych. Dlatego ona nie była przychylna surowym. Ja trochę inne mam odmienne zdanie, że okresowo latem można stosować w niektórych skorzeniach, też nawet trzeba. Ale z kolei wiemy dzisiaj, że na przykład to, czego się często boimy, te antyodżywcze składniki, one uchodzą z parą, kiedy je gotujemy po prostu, tak? Goitrogeny, jakieś tam saponiny, tomatyny, różne takie związki, także gotowanie i doprawianie, to robi robotę. Ocet jabłkowy dzieciom można dodawać z olejem z czarnuszki, z wodą i z miodem na problemy z astmą na przykład. Też bardzo fajna kuracja. Także piszcie do mnie, ja chętnie odpowiem, bo to dzisiaj nie wyczerpiemy tematu. Ale pytania chętnie czekam dalej, pytajcie. Jak zwalczać odpiewość taką ekstremalną? No to nie jest łatwe oczywiście. Łazarzu mówi ci wstań, to tylko Pan Jezus może to załatwić. Nie, no to jest temat dla psychologa też, no bo to już jest taka otyłość. Ona z czegoś wynika. I zaburzenia hormonalne, i niedożywienie komórkowe, i brak aktywności, różne inne rzeczy, także to wymaga dłuższej terapii. Mam takiego właśnie pacjenta, który niedawno do mnie się zgłosił, 125, a teraz 75. Także pół roku mu to zajęło. No. Tutaj ktoś też mówił, że 30 kg ktoś schudł na detoksie. O, pamiętam jakieś świadectwo po książce. Dziękuję Panie Marku za jebany detoks, bo schudł szybko 20 kg i po 20 latach wrócił do kościoła. Także taki bilans był fajny. Słuchajcie, odchudzanie to jest kwestia niedoborów w organizmie, też często komórkowych problemów, więc też to jest takie zaburzenie endokrynne i to wymaga konkretnie wywiadu i pracy, dłuższej pracy z pacjentem. Ale da się. No 170 to nie jest łatwe, chociaż do stówki jakby się doszło, to by było cudownie. Nie? No, jest problem, bo nawet ta osoba ma zadane do protezy kola. Jak się nie zgadza na robotę, to później za przynajmniej 30 kg. No tak, oczywiście. Niech się zgłosi. Popracujemy. Jaglany detoks @gmail.com, a telefon, ale tylko SMS-y proszę wysyłać, ja wtedy odzwaniam. 698
800 30 885 698 830 885. Bielsko-Biała. Na stronie mojej gotujzdrowo.com można znaleźć zapis na nasze turnusy, które organizujemy postu w Bukowinie Tatrzańskiej, między innymi. Jest tam adres gabinetu i jak się przygotować, jak przejść konsultację. Może być WhatsApp, może być Skype, może być telefon, może być wizyta w gabinecie, nie ma to problemu. Później prowadzę taki autorski immunoplan z osobą po konsultacji 7 tygodni. Także też taka ciekawa przygoda, która jest właśnie na tych poziomach immunologicznych, komórkowych, mitochondrialnych pracujemy. No, czasem potrzebujemy takiej motywacji, żeby ktoś nas poprowadził dłużej, wtedy są lepsze efekty. Lepsze efekty. Dobrze, dobre rady dla 70-letniego cukrzyka. Aha, cukrzyk. No to trzeba przede wszystkim zbadać, zrobić taki wywiad, profil żywienia, co jemy, jak jemy, jaką mamy aktywność fizyczną i wtedy wprowadzić odpowiedni plan. Akurat mam coraz więcej osób z insulinoopornością, mam też preparaty, mam aptekę taką, w której można też tam zamówić jakieś preparaty, jak są potrzebne. Także no, trzeba się zgłosić na konsultację. Nie lubię uogólnień, ale pewne rzeczy działają jak prawo grawitacji. Także jak już osoba się zgłosi po wywiadzie, to pewne po prostu modele, jak się zastosuje, to działają jak algorytm. Także nie ma problemu działać. Jak najbardziej. To jest podstawa w ogóle tutaj i stosujmy takie naturalne formy. Czosnek, cebula. W kuchni Hildegardy to jest podstawa, fundament przy przygotowywaniu tych wszystkich potraw. Natomiast możemy robić sobie mikstury. Na przykład syrop, wiecie, jest na kaszel z cebulą, z tymiankiem, tak? Z namiocie. Fantastyczne. Możecie sobie dodać też, zrobić taką miksturę, taką właśnie z czosnku, z beltranem, też na pasożyty, bo czosnek jest też przeciwpasożytniczy, ale mamy też problem z grzybicą i też można sobie stosować takie różne nalewki, szczególnie też beltran w takich chorobach grzybiczych. Także jak najbardziej to się wpisuje doskonale w kuchnię Hildegardy. Ale, tak jak wspomniałem, ona była przeciwna trochę takim bardzo surowym potrawom. To zależy jak trafimy. Jest taka kuracja Broisa, austriackiego terapeuty, postna, 40 dni na sokach i na naparach. I ona, można powiedzieć, jest niezwykle skuteczna, przeciwnowotworowa. Ja też takie programy stosuję u niektórych osób, bardzo pozytywne. Ale to trzeba stosować w odpowiednich porach roku, na przykład latem, kiedy jest ciepło. Jeśli zima, to jest czas bardziej na kuchni ciepłą gotowaną, także jak najbardziej tutaj trzeba wsłuchać się w organizm po prostu. Parkinson często jest związany z przerostem, z nadmiarem metali ciężkich. Trzeba zrobić badanie pierwiastkowe z włosa, wykluczyć obciążenie metalami toksycznymi, detoksykacja, dieta bezglutenowa przez jakiś czas i obserwacja. Nie jest to regułą, ale układ nerwowy na pewno może mieć wpływ na jakieś obciążenie toksyczne. Nie jestem akurat ekspertem w tym, ale o tym czytałem i to czasem stosuję. Mam kilka osób za sobą, które się zgłosiły. Nie wiem, jaki jest efekt, bo już się nie wracały, ale na pewno warto coś z tym zrobić, z stylem życia. No właśnie, tak. To czytałem gdzieś w jakiejś publikacji na ten temat, że warto zrobić przede wszystkim to badanie. To jest częsty powód właśnie takich chorób neurodegradacyjnych. Łuszczyca? Łuszczyca to jest chora krew. To trzeba zapamiętać, tak? To jest kwaśna krew, chora krew, stagnacja wątroby. I tu trzeba pracować
to jest trochę obciążenie genetyczne, skłonności genetyczne, ale można to leczyć, trzeba leczyć, czyli zmieniać pH krwi. To jest zbyt kwasotwórcza dieta, zła dieta, niedobory pierwiastków w organizmie i tutaj post dr Dąbrowski akurat polecam na łuszczycę. Może być bardzo dobry. Odkwaszanie organizmu, tak? Albo dieta Hildegardy, taka dłuższa, wtedy taki post, właśnie warzywno-orkiszowy. Nawet taki jest wywar z orkiszu się robi, taką wodę orkiszową i pije też w ciało w czasie takiej głodówki. Ale to też osoba musi być do tego odpowiednio przygotowana. I zewnętrznie też można stosować taki krem OPC, to jest wyciąg takie oligomery protoantocyanidyny, to jest wyciąg z otoczki bezliki winogrona, bardzo skuteczne. Także tutaj jest, różne są metody, ale to jest długie i uciążliwe leczenie łuszczycy, bo pacjent nie chce się poddać zmianom na dłuższą okres. To rzadko kto może z tym sobie poradzić. Ja mam zdiagnozowaną łuszczycę 30 lat temu, miałem ogromne zmiany, nie mam ani śladu łuszczycy żadnej. Byłem u dermatologa także. Żywienie, post, to wszystko utrzymuje tą skórę w odpowiedniej kondycji. Słuchaj. Może głośniej? Depresję? Przede wszystkim odstawić nabiał i cukier słodyczy. Nabiał krowi, kazeina. Są fakty też naukowe, które potwierdzają, że może mieć wpływ na pogorszenie stanu. No i też detoksykację organizmu, ale mądra, bo osoba, która ma zespół depresyjno-lękowy, nie może podejmować za bardzo postów. To jest przeciwwskazanie w ogóle w postach. Musi stosować taką dietę zoptymalizowaną pod kątem pory roku. No i tutaj ja wprowadzam też suplementację tryptofanem, aminokwasem, który wiąże serotoninę, probiotyk odpowiedni też wprowadzać. No i ciepła kuchnia. Ciepła kuchnia to jest podstawa warzywno-zbożowa. Buliony na wołowinie, na cielęcinie też, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. I wykluczyć też białka od jajek, ponieważ powodują stany zapalne. Zostawiamy same żółtka. Czyli gluten, ale też ten gluten nieinwazyjny, niehybrydowy, orkiszowy może być dopuszczony. Trzeba obserwować, jak organizm funkcjonuje, czyli wykluczamy gluten, ten taki sklepowy, pieczywa, słodycze wszystkie właśnie, kazeinę, czyli nabiał, słodyczy, to już mówiłem. I musimy tutaj wprowadzić produkty, które są takie wysoko odżywcze dla układu nerwowego, czyli kwasy tłuszczowe. I powinna być duża poprawa. Ale jak ktoś ma z tym problemy, to wymaga to konsultacji indywidualnej. Także proszę pisać, SMS-ować. Także to wymaga indywidualnego podejścia. Detoksykacja z metali ciężkich to nic lepszego nie wymyślimy jak kolendra. Zielona kolendra, piękne zioło, dostępne nawet w supermarketach, jest taki eliksir z kolendry, też w kroplach można kupić. Ogólnie chlorofil, zielone, jeszcze raz zielone. To jest podstawa i tutaj nic innego nie wymyślimy. To wymaga czasu, skuteczności, nie wiemy jak to jest, ale na pewno trzeba to zrobić. Mam też za sobą osoby, które miały metale ciężkie, obciążenie i jak gdyby udało się to usunąć. Zielona. Tak. No, tak. Ale najpierw badanko. EHA, badanie z włosa. Sprawdzić po prostu, jak to wygląda faktycznie. Bo tam... Można zrobić, oczywiście. Jak najbardziej. Pewnie. Jasne. Diagnostyka jest bardzo ważna. Dlatego ja też stawiam na diagnostykę. Nie wierzę w te wszystkie biorezonansy, jestem sceptyczny do tego. Lubię badania kliniczne. Krew, kał, takie rzeczy konkret, tak? Wiem przynajmniej, że tam no, to działa czy nie działa i wtedy konkretnie praca, detoksykacja i kontrola później. EHA to badanie z włosa jest bardzo korzystne, sprawdzone, bo to też wykorzystywane było w kryminalistyce, także to nie są jakieś czary z mleka, tylko faktycznie to są konkretne fakty naukowe i tutaj nie ma ku temu absolutnie wątpliwości.
kości, że warto zrobić takie badanie. Jeżeli podejrzewamy oczywiście jakieś choroby przewlekłe, wtedy warto to zrobić. Jeszcze raz, bo nie słyszałam pytania. Ja wiem, że jest taka immunomedika w Warszawie, która robi wlewy detoksykacyjne też. Ja natomiast stosuję tylko dietetycznie, profilaktycznie to, o czym mówiłem. Kolendra, suplementacja z chlorofilem, mykodetoks, taki akurat preparat stosuję z Czech. Spirulina, chlorella z reishi, z adaptogenem. No i po prostu i żywienie, bo dieta ma wpływ ogromny na detoksykację też organizmu. Uruchamia te procesy łatwiej, szybciej, kiedy odciążymy organizm po prostu. No, to nie jest takie trudne, nie jest takie skomplikowane. Kwestia tylko czasu i konsekwencji, i współpracy z pacjentem. A tu jeszcze pani chciała pytanie zadać przed chwilą, tylko przerwaliśmy. Tak, pani Jana? Jest w Cieszynie Live Diagmed chyba i w Łodzi jest jakiś tam też. Także można wygooglować sobie, drodzy państwo. Słucham? O, proszę bardzo. No to już jest we Wrocławiu. We Wrocławiu. No. Googlować. Ja mam pytanie o namiar u dzieci, To zależy. Tak jak mówiłem, czasem trzeba zrobić urlop od nabiału, żeby wygasić te stany zapalne i później w odpowiedniej rotacji wprowadzić nabiał. Nie powinno być problemów. Obserwacja. Nabiał, święta Hildegarda pisała, że nabiał jak najbardziej. Nawet polecała masło, śmietane, sery. To było świetnej jakości wtedy. No dzisiaj to wiecie, co to jest. No, ja kupuję sery, rzadko je jem, ale dobrej jakości staram się kupować takie dobre źródła. Paradoksalnie wapni możemy czerpać bardzo dużo serów twardych, dojrzewających. W ogóle sery powyżej 6 miesięcy mają obniżony poziom laktozy z natury. Odradzam ten nabiał bezlaktozowy, bo on po prostu jest biochemicznie tak zmodyfikowany, że tam z tej natury nic nie zostaje. No i trzeba pamiętać, że mamy komosę ryżową, już powszechną, ma 10 razy więcej wapnia niż mleko. Można zrobić zupy, wywary na kościach, gdzie też ten wapń, te aminokwasy są łatwo przyswajalne. No, azjatyckie dzieci nie jedzą w ogóle sera, są zdrowe, także no, można tam sobie odpuścić. Ale nabiał można jeść też. Tak? No jest wiele tych terapii. Tutaj srebro koloidalne można używać właśnie, tak? Ale to też umiejętnie trzeba dawkować. To wszystko jest pod kontrolą, musi być robione. To nie jest takie łatwe. Często jest tak, że możemy sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc. Jakbyście zobaczyli, ile zielarzy oddało życie, żeby ustalić właściwą dawkę po prostu dla pacjenta. Naprawdę. Jak ktoś poczyta księgi zielarskie, to masa ludzi oddało życie, żeby ustalić odpowiednią dawkę, przedawkowali, tak? No, także jest wiele takich metod naturalnych antybiotyków. Kolostrum jest też taki wyciąg z siary mleka bydlęcego, też immunologicznie fajnie działa. Takie protokoły są różne, które się stosuje, ale to jest do wyleczenia. Gronkowiec, paciorkowiec i candida to są taki antagoniści. Oni są fizjologiczni w organizmie, ale przerost ich powoduje patogenną florę i tutaj też trzeba po prostu nie dokarmiać cukrem, glukozą. Lubią glukozę po prostu. Odciąć paliwo. Takie zresztą komórki nowotworowe. Te procesy onkogenne są związane z tym, że jemy za dużo rzeczy niepotrzebnych i trzeba odciąć to paliwo. Ale nie da się tego zrobić całkowicie. Umiejętnie zrobić protokół żywieniowy, żeby odpowiednio to opracować. No. Hydrokolonterapia to zależy, kto to robi, czy ma dobry sprzęt i czy potrafi później pacjentowi zastosować dobrą probiotykoterapię. Uważam, że zwykła lewatywa, kiedy jest do detoksykacji, faktycznie organizm się nadaje, wystarczy w zupełności w połączeniu z jakąś kuchnią detoksykacyjną, a hydrokolonoterapia to już takich ludzi naprawdę mocno obciążonych nadwagą i jakimś takim złym stylem życia. Tak? No, także, ale jestem też sceptyczny tego, wolę prostsze metody. Tak? Proszę bardzo, pytanka zadawać. No zobaczcie, ja mam 20 lat Hashimoto i wcinam tą jaglankę, czuję się świetnie. Nie mam żadnych woli, problemów, ponieważ
Większość badań przeprowadzonych jest na produktach surowych. Nie mamy faktów na to. Mało kto bada gotowane kasze. To wszystko w laboratorium, nikt się nie będzie bawił w jakieś gotowanie. Więc mamy oczywiście to stężenie, ale po gotowaniu już jest tego dużo mniej. Dlatego ja też stosuję rotację. Nie wiem codziennie jaglanki. Orkisz, komosa, jaglanka, owsianka i tak dalej, i tak dalej. Organizm sobie wtedy świetnie z tym radzi. I wsłuchuje się w te sygnały, jak się czuje. Także moim zdaniem tutaj nie ma zagrożeń, bo też jest taki znany amerykański lekarz, który podważył to, właśnie udowadniając, że te produkty są badane przed ugotowaniem i tam faktycznie może być wyższe stężenie. I zawsze przypominać sobie, wracam do domu, jestem w podróży. W tej podróży różne rzeczy się mogą wydarzyć. Wsiądzie jakiś intruz, jakiś łobuz do przedziału i nam narozrabia w życiu. No ale za chwilę wysiądzie, czy Pan Bóg sobie z nim poradzi. No, życie nas nie rozpieszcza i nie będzie rozpieszczać, ale jestem spokojny o to, że jeżeli podążamy ścieżką umiaru, to naprawdę nasz organizm odpowie nam dobre zdrowie. Odpowie nam dobre zdrowie. Tak? Zastosować na Helicobacter. Helicobacter są różne szkoły. Są preparaty dedykowane Helio Plus w kroplach mikrocząsteczkowych, opracowane przez polskie jakieś tam środowisko zielarzy, który nie do końca sobie jest w stanie z tym poradzić. Trzeba wprowadzić kolostrum i zmiana żywienia. No i sprawdzić, czy udało się po prostu to zrównoważyć. Ja osobiście uważam, że można bez problemu sobie z tym Helicobacter poradzić bez antybiotyków, ale czasem jest taka sytuacja, bo mamy fakty naukowe, że antybiotyk załatwia sprawę, także tutaj nie wypowiem się na ten temat dokładnie. Ale mamy też niedosyt, pewien. Dla wszystkich, którzy mają niedosyt, mamy też informację, że za miesiąc, 12 listopada, również tutaj w Instytucie Świętej Hildegardy będą warsztaty kulinarne. Więc jeżeli ktoś chciałby bardziej praktycznie się zagłębić w medycynę Hildegardy, to będą m.in. podpłomyki z mąki orkiszowej, guteny z jabłek lub pigwy oraz antypazowitniczy napój z frotyczu, czyli wpasowujemy się w nasze treści, które przed chwilą były mówione. I również w sklepiku, o którym Pan Marek mówił, tam na dole, właśnie w Centrum Świętej Hildegardy, możemy i zakupić chleb z orkiszu, tego niemodyfikowanego, tego, który leczy, jak również inne właśnie produkty, które Pan Marek wymieniał. Chleb orkiszowy to jest lekarstwo. Ja jem tego chleba bardzo dużo, chociaż znowu ktoś powie, przy Hashimoto nie powinieneś jeść w ogóle glutenu. Ale ja jem bardzo dużo. Dlaczego? Po pierwsze, że jestem ewangelizatorem, influencerem Eucharystii, więc co to byłby za influencer, co chleba jeść nie może? A po drugie, jak jem dobrej jakości produkty, to nic po prostu się nie dzieje, bo tak Bóg stworzył niehybrydowe ziarna. No, że świat to zmienił, no to niestety. No, jednym to szkodzi, mniej lub więcej. Także dobrej jakości produkty polecam z czystym sercem. Ja jeszcze najbardziej dziękuję za ten głos rozsądku, który tu cały czas jest. Tak.